Dzisiaj 30 września, godzina 11:12. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do realizacji naszego porządku obrad, który jak zawsze Państwu został przesłany, chciałam przypomnieć, że w ostatnich dniach pożegnaliśmy znanych wszystkim samorządowców, którzy odeszli i myślę, że my jako samorządowcy także powinniśmy na sekundę pomyśleć, wrócić pamięcią do tych postaci. Są to świętej pamięci Marcin Niedziela, starosta oświęcimski oraz pan świętej pamięci Józef Cholewka, długoletni radny Rady Miejskiej w Wadowicach. Na pewno mieszkańcy ich rejonów znają ich lepiej niż my, ale wiemy o tym, że starali się pracować dla tych, wśród których wyrośli i wśród których mieszkali. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które swoim życiem, swoją pracą, swoją działalnością przyczyniają się do tego, aby wszystkim innym żyło się lepiej. Dlatego bardzo proszę o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy świętej pamięci Marcina Niedzielę oraz świętej pamięci Józefa Cholewkę. Niech spoczywają w pokoju. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otrzymaliście jak zawsze w wyznaczonym terminie porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie się odbyło. Wobec tego możemy przystąpić do kolejnego punktu. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Powiatu. Jak zawsze protokół był do wglądu w biurze Rady. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z nim. Poza tym wszyscy wiemy, że każda sesja jest transmitowana online, czyli także można sobie wrócić do jej przebiegu. Wobec tego moje pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 27 sesji Rady Powiatu? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję. Głosowało 25 radnych za, 0 przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Protokół z 27 sesji został przez Państwa przyjęty. Widzę, że Państwo dotarli. Wobec tego mamy już wszystkich obecnych. Witam serdecznie jeszcze raz członków zarządu, pana starostę, panią wicestarostę. Witam panią dyrektor ZOZ-u i także pana kierownika wydziału. Myślę, że możemy przystąpić do pracy. Jako punkt czwarty mamy sprawozdanie starosty wadowickiego za działalność zarządu w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę panie starosto. Przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawozdanie starosty nr 23 z działalności zarządu powiatu za okres od 25 czerwca 2021 do 30 września 2021. W dniu 25 czerwca w imieniu Skarbu Państwa podpisałem w formie aktu notarialnego
umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Mucharzu na rzecz osoby fizycznej. W tym samym dniu przewodniczyłem komisji konkursowej na stanowisko podinspektora doradcy do spraw klimatu i środowiska w Wydziale Środowiska. Tego samego dnia wicestarosta wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego z Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. 26 czerwca wicestarosta oraz członek zarządu Marek Ciepły wzięli udział w uroczystości przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla OSP Bachowice. W dniu 28 czerwca wspólnie z wicestarostą spotkaliśmy się z dyrektorem ZZOZ w Wadowicach w sprawie bieżącej działalności kierowanej przez nią jednostki. 30 czerwca wspólnie z wicestarostą wzięliśmy udział w odbiorze technicznym remontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice, Brzezinka, Roczyny, Andrychów, ulicy Długiej w Targanicach. Tego samego dnia wicestarosta przewodniczyła posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy ZZOZ w Wadowicach. 2 lipca wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem spotkaliśmy się z małopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie w sprawie planowanych działań dotyczących budynków usytuowanych przy ulicach Karmelickiej, Słowackiego i Szpitalnej w Wadowicach. W tym samym dniu w imieniu Skarbu Państwa podpisałem w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Kozińcu na rzecz osób fizycznych. 5 lipca wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem spotkaliśmy się z przedstawicielami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w sprawie muru oporowego przy ulicy Szpitalnej w Wadowicach. 6 lipca w imieniu Skarbu Państwa podpisałem w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Skawcach na rzecz gminy Mucharz. W tym samym dniu wziąłem udział w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Małopolskiego dotyczącej promocji szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Małopolski. Również tego dnia spotkałem się z wójtem gminy Tomice w sprawie omówienia bieżącej inwestycji na terenie tej gminy. 7 lipca wicestarosta spotkała się z panią Edytą Stradomską, pełniącą obowiązki dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatury w Wadowicach. 7 lipca wziąłem udział w odbiorze końcowym zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowościach Kopytówka i Marcy Poręba. W tym samym dniu wicestarosta przewodniczyła konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Radoczy. 7 lipca wspólnie z wicestarostą podpisaliśmy z rektorem Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej umowę o współpracy oraz porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich. W dniu 9 lipca wspólnie z wicestarostą oraz członkami zarządu Mirosławem Sordylem i Markiem Ciepłym wzięliśmy udział w uroczystym odbiorze nowego cyfrowego aparatu do wykonywania badań RTG ZZOZ Wadowica. 12 lipca wspólnie z wicestarostą wzięliśmy udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu LIFE IP Eko Małopolska. Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego, które odbyło się w Krakowie. W tym samym dniu wspólnie z wicestarostą spotkaliśmy się z panem Łukaszem Smułką, wicemarszałkiem województwa małopolskiego w sprawach bieżących dotyczących powiatu. 13 lipca wspólnie z wicestarostą podpisaliśmy aneks do umowy zawartej z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym na kompleksową obsługę bankową budżetu powiatu wadowickiego. W dniu 14 lipca wspólnie z wicestarostą spotkaliśmy się z panem Kazimierzem Koprowskim, prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawach planowanych inwestycji na terenie powiatu wadowickiego. 15 lipca wspólnie z wicestarostą i członkiem zarządu Mirosławem Sordylem spotkaliśmy się z dyrektorem ZZOZ w Wadowicach w sprawie bieżących problemów jednostki. W tym samym dniu wicestarosta wzięła udział w posiedzeniu komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Radoczy,
która zarekomendowała zatrudnienie pani Dominiki Wojtysiak. 19 lipca wziąłem udział w spotkaniu poświęconym Rządowemu Funduszowi Polski Ład, program inwestycji strategicznych zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W tym samym dniu również uczestniczyłem w Krakowie w spotkaniu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia wicestarosta wzięła udział w wideokonferencji poświęconej Rządowemu Funduszowi Polski Ład, program inwestycji strategicznych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. 20 lipca wspólnie z wicestarostą podpisaliśmy umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na przebudowę łącznie ponad 5,5 km drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica. W tym dniu wspólnie z członkiem zarządu Markiem Ciepłym spotkaliśmy się z panią Martą Budzyńską, wiceburmistrzem Wadowic, w zakresie inwestycji gminnych na terenie gminy. W tym dniu wicestarosta wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem podpisali w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Radoczy na rzecz osoby fizycznej. 20 lipca wicestarosta spotkała się z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach. 21 lipca przewodniczyłem konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biurze Projektów Edukacyjnych. W tym dniu wicestarosta wspólnie z sekretarzem powiatu i dyrektorem PCPR w Wadowicach spotkali się z pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach. 22 lipca wicestarosta przewodniczyła konkursowi na stanowisko podinspektora doradcy do spraw klimatu i środowiska w Wydziale Środowiska. W tym dniu wicestarosta spotkała się z dyrektorem LO w Wadowicach w sprawie organizacji powiatowej inauguracji roku szkolnego 2021-2022. 23 lipca wspólnie z wicestarostą podpisaliśmy umowę z wojewodą małopolskim na dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2024 zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową niemal 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica. Dnia 24 lipca wspólnie z wicestarostą wzięliśmy udział w otwarciu Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy. W dniu 26 lipca przewodniczyłem konkursowi na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 27 lipca wicestarosta spotkała się z dyrektorem PCPR w Wadowicach w sprawach bieżących jednostki. 28 lipca wicestarosta wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Policji. 1 sierpnia wicestarosta wspólnie z członkiem zarządu Markiem Ciepłym wzięli udział w uroczystościach związanych z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia wicestarosta wzięła udział w pikniku militarnym Wadowickie spotkanie z historią. Dnia 3 sierpnia wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem przedstawiliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie projekt koncepcji architektonicznej budynku administracyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, który ma powstać w miejscu istniejącej nieczynnej części Szpitala Powiatowego w Wadowicach. 4 sierpnia wicestarosta spotkał się z przedstawicielami Zakonu Maltańskiego, którzy omówili propozycję współpracy na terenie powiatu wadowickiego na lata 2021-2025. 5 sierpnia wicestarosta spotkał się z dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wadowicach w sprawach bieżących poradni. Tego samego dnia wicestarosta przewodniczyła komisji egzaminacyjnej kończącej służbę przygotowawczą pani Małgorzaty Moskwy, zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego w starostwie powiatowym w Wadowicach. W dniu 6 sierpnia wicestarosta wspólnie z nowym dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Radoczy spotkali się z pracownikami tej placówki oraz pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy celem omówienia bieżących spraw jednostki. 14 sierpnia wicestarosta wzięła udział
wydarzeniu pod nazwą Innowacyjna Małopolska, tradycyjne potrawy lokalne, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. 16 sierpnia wicestarosta spotkała się z dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wadowicach w sprawach bieżących jednostki. 17 sierpnia przewodniczyłem komisji egzaminacyjnej kończącej służbę przygotowawczą pani Beaty Twardowskiej-Mrowiec, zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Budżetu i Finansów w Starostwie Powiatowym. 19 sierpnia spotkałem się z panem Michałem Kądziołką, wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 22 sierpnia wspólnie z wicestarostą oraz członkiem zarządu Mirosławem Sordylem przyglądaliśmy się zmaganiom uczestników drugiego biegu na zaporem Świnna Poręba. 27 sierpnia wspólnie z wicestarostą spotkaliśmy się z dyrektorem ZZOZ w Wadowicach w sprawach bieżących jednostki. 29 sierpnia wicestarosta wspólnie z członkiem zarządu Mirosławem Sordylem wzięli udział w uroczystościach dożynkowych gminy Wieprz zorganizowanych w miejscowości Nidek. Dnia 31 sierpnia, 41. rocznicę powstania Solidarności, wspólnie z wicestarostą złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności w Wadowicach. 1 września wspólnie z kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, panem Jerzym Śniegowskim, wzięliśmy udział w spotkaniu rozpoczynającym przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wadowickiego. W tym dniu wspólnie z wicestarostą wzięliśmy udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego 2021-2022 zorganizowanej w pierwszym liceum imieniem Marcina Wadowity w Wadowicach. 2 września spotkałem się z wójtem gminy Brzeźnica w sprawie omówienia bieżących inwestycji na terenie tej gminy. W dniu 7 września odbył się konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. 8 września spotkałem się z wójtem gminy Mucharz w sprawie omówienia bieżących inwestycji na terenie tej gminy. W dniu 10 września na zaproszenie pana Jerzego Obstarczyka, prezesa Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. wziąłem udział w podsumowaniu projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wadowice. 13 września spotkałem się z wójtem gminy Styrzów w sprawie omówienia bieżących inwestycji na terenie tej gminy. 17 września wspólnie z wójtem gminy Brzeźnica spotkaliśmy się z panem Robertem Jakubiakiem, zastępcą dyrektora do spraw inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 44 z drogą powiatową nr 1768K i drogą gminną 470029K w miejscowości Nowe Dwory. 18 września wziąłem udział w festynie w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz obchodach święta w Leśnicy. 19 września uczestniczyłem w uroczystościach obchodach stulecia OSP w Ryczowie oraz poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu. 22 września wziąłem udział w 33 sesji Rady Gminy Brzeźnica, której głównym tematem było podsumowanie kwestii zachowania granic przysiłka Sokółka w gminie Brzeźnica. 23 września wicestarosta wzięła udział w uroczystej premierze muzykalu Anastazja w wykonaniu Teatru Nasz z Kleczy Dolnej. W dniach 23 do 24 września audytor z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, pan Zbigniew Rak, przeprowadził audyt nadzoru systemu zarządzania jakością ISO 9001-2015 funkcjonującego w starostwie powiatowym. W wyniku tego audytu starostwo uzyskało rekomendacje do zachowania certyfikatu ISO na kolejny rok. 27 września odbył się konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. 28 września wziąłem udział w uroczystości wręczenia odznaczenia medalem za zasługi dla Policji w uznaniu dotychczasowej współpracy z Małopolską Policją połączonej ze ślubowaniem nowo mianowanych policjantów,
które odbyły się w siedzibie oddziału prewencji policji w Krakowie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 16 posiedzeń zarządu powiatu w Wadowicach, w czasie których zarząd podjął uchwały, zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Wadowicach i podjął decyzję w rozpatrywanych sprawach. Szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania z pracy starosty i zarządu przekazany do Biura Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę państwa, kolejnym punktem jest informacja o wykonaniu budżetu powiatu wadowickiego za pierwsze półrocze 2021. Przepraszam, coś dzisiaj zrobię w kółeczko. Bardzo proszę, punkt piąty, interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Pierwszy. Tak, bardzo proszę panie Janie, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie starosto, panie i panowie radni. Ja mam dwie interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy szpitala, w jakimś sensie szpitala. Ze strony pacjentów szpitala w Wadowicach docierają sygnały o fatalnej jakości posiłków serwowanych przez zewnętrzny catering. Pomijając wysokość stawki żywieniowej, skargi dotyczą wyjątkowo niesmacznych, niedoprawionych dań obiadowych. Pacjenci otrzymują takie same posiłki pomimo wskazań dietetycznych. Przy skromnych dawkach dawkach śniadaniowo-kolacyjnych, jeden plasterek szynki drobiowej, zdarza się, że jest ona nieświeża, a i czasami brakowało pieczywa. Czy są przypadki posiłków podawanych w niskich temperaturach? Pacjenci wnioskują o zróżnicowane posiłki z ewentualnymi owocami. Zwracam się z wnioskiem o weryfikację tych informacji i poprawę jakości pożywienia. Czy kontrolę nad ilością i jakością posiłków sprawuje szpitalna dietetyczka? Nadmieniam, że niektórzy pacjenci przewiezieni do innych szpitali twierdzą, że w tych placówkach smak i jakość posiłków była zdecydowanie lepsza niż w wadowickim szpitalu. Ja osobiście nie jestem w stanie stwierdzić w ogóle tutaj, jak to w ogóle wygląda, bo na szczęście nie korzystałem, powiedzmy, z tego, no ale takie sygnały czy takie wnioski do mnie zostały złożone, więc tutaj pani dyrektor się w jakiś tam sposób do tego ustosunkuje. I druga interpelacja, ona w ogóle ma jakby związek już z wcześniej podjętymi decyzjami związanymi z, powiedzmy, zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicą Karmelicką, Słowackiego i Szpitalną, ale powiedzmy jest do rozważenia, bądź do rozważenia, jeśli chodzi o inne lokalizacje. A interpelację składam, bo też pojawiły się u mnie osoby, które taki problem zgłaszały. W imieniu klubów radnych Wspólna Małopolska, PSL, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej oraz części mieszkańców powiatu wadowickiego składam wniosek o utworzenie hospicjum, miejsca opieki terminalnej na terenie zabudowanym budynkiem pawilonu chirurgii pomiędzy ulicami Słowackiego, Karmelicką i Szpitalną w Wadowicach. Jest to budynek wybudowany początkiem lat 80., czterokondygnacyjny, w dobrym stanie technicznym, z dojazdem z trzech stron, w terenie w pełni uzbrojonym. Modernizacja obiektu i otoczenia oraz bliskość szpitala umożliwiałaby dobrą opiekę medyczną, a także bliski kontakt podopiecznych z rodzinami i środowiskiem. Powiat wadowicki liczy 160 tysięcy mieszkańców, z czego 25% jest w wieku senioralnym. Rocznie umiera w powiecie wadowickim około 2000 osób. W dobie starzenia się społeczeństwa, występujących wraz z wiekiem dolegliwości zdrowotnych, wzrasta znaczenie opieki paliatywnej dla pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych.
Działania hospicjum obejmuje także opiekę nad rodziną i bliskimi po śmierci pacjenta. Powiat wadowicki nie posiada placówki opiekującej się profesjonalnie osobami w wieku terminalnym oraz nieuleczalnie chorymi bez szans na wyleczenie. Najbliższe tego rodzaju obiekty znajdują się w powiatach suskim i oświęcimskim, Maków Podhalański i Oświęcim. Uzyskanie miejsca stałej opieki nad obłożnie chorym graniczy z cudem. Ogromnym wyzwaniem dla członka rodziny odwiedzającego pacjenta w tych miejscowościach jest pokonanie 30 km, często środkami komunikacji publicznej, nawet 3-4 razy tygodniowo. Obecnie żadna lub prawie żadna rodzina nie ma odpowiednich warunków ani przygotowania do opieki nad obłożnie chorym, a często są to osoby samotne, zdane na pomoc socjalną. Utworzenie hospicjum w Wadowicach leży w interesie społecznym mieszkańców powiatu, a także samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego. Hospicjum zapewniałoby profesjonalną, całodobową opiekę chorym, wsparcie i pomoc rodzinie w trudnym okresie życia, ułatwiony kontakt rodzin z chorym, komfort umierania pacjentom. Propozycja budowy w tym miejscu biurowca na potrzeby starostwa nie jest popularna w części, zaznaczam, w części społeczeństwa powiatu. W przestrzeni publicznej i medialnej pojawiają się pomysły z podziałem administracyjnym państwa, ewentualnym powrotem do 49 województw i zmianą struktury terytorialnej, w tym likwidacji powiatów. Ponadto w Wadowicach jest lub będzie kilka dodatkowych obiektów, pustostanów, które przy dobrej współpracy samorządów gminnego i powiatowego można byłoby przeznaczyć na potrzeby biurowe, chociażby budynek po policji czy w niedalekiej przyszłości obiekt PSP. Dobra wola, zrozumienie, akceptacja pomysłu związanego z hospicjum pozwoliłaby na trwale zapisać się w historii ziemi wadowickiej, a obiekt służyłby pożytkowi i dobru chorych oraz całej społeczności. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejna jest pan Jacek Jończyk. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Ja przedstawię może interpelację i ona jest połączona z wnioskiem. Jest to dosyć rozbudowana interpelacja i ten wniosek, ale dotyczy konkretnie jednego zdarzenia. Zwracam się do pani przewodniczącej Rady Powiatu, do starosty oraz wicestarosty z następującymi pytaniami. Jednocześnie proszę, od razu zastrzegam sobie, że bardzo proszę o odpowiedź pisemną na te pytania. Później postaram się troszeczkę rozwinąć to, bo mam takie prawo, przedstawiając tego typu interpelacje. Po pierwsze, jakie działania zostały podjęte przez Zarząd Powiatu w Wadowicach, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach po tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 10 marca 2020 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach, to jest ataku uczestnika zajęć tej placówki na dwie pracownice. Drugie, jaką pomoc uzyskały ofiary napaści, zwłaszcza w dostępie do specjalistycznego leczenia w obliczu zwłaszcza panującej pandemii? No, przypominamy sobie, że właśnie to był czas, kiedy tę pandemię ogłoszono. Dlaczego od marca 2020 roku do dnia dzisiejszego pani dyrektor PCPR-u, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach, Zarząd Powiatu, przewodnicząca Rady Powiatu nie spotkali się z ofiarami napaści czy ich rodzinami pomimo prowadzonej korespondencji pomiędzy poszkodowanymi oraz ich rodzinami? Czy w związku z tym zdarzeniem była przeprowadzona kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach? Jeżeli tak, to proszę o przesłanie w wersji elektronicznej wszystkich protokołów pokontrolnych. Czy zdarzenie to miało wpływ na funkcjonowanie placówki? Czy wprowadzono działania, procedury mające w przyszłości zapobiec takim zdarzeniom?
Jak doszło do sytuacji, w której 6 pracowników tej placówki, każdy ze stażem minimum 15 lat, złożyło wypowiedzenia stosunku pracy, a następnie w poczuciu odpowiedzialności za uczestników, po rozmowach także między innymi z panią wicestarostą, 4 z nich wycofało wypowiedzenia, a cofnięcie tych wypowiedzeń jednak nie zostało przyjęte. Jak wygląda obecnie sytuacja kadrowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach? Proszę również w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej o przesłanie w wersji elektronicznej kopii dokumentów, korespondencji związanej z tym zdarzeniem, prowadzonej w szczególności pomiędzy Zarządem Powiatu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Wadowicach. Proszę Państwa, to jest 8 pytań, ale może krótko faktów i historii, bo z tymi to raczej się nie polemizuje. Bardzo dziękuję panu doktorowi, przede wszystkim Marcinowi Krawczyńskiemu, który chyba około rok temu zajął się tym tematem. Wczoraj 3-krotnie przesłuchiwałem pani wicestarosto, pani odpowiedź, również tą dyskusję z udziałem pani przewodniczącej, która toczyła się wówczas na tej sesji. Zapoznałem się z protokołem, który został zatwierdzony z tej sesji i muszę stwierdzić jedną rzecz, że te pytania, które się tu pojawiały, są właśnie efektem tego, co zostało wówczas powiedziane i również dlatego się pojawiły dzisiaj, ponieważ po wczorajszym przeczytaniu przez pana przewodniczącego pisma od pana Radwana temat podrążyłem. Spotkałem się również z rodzinami i z poszkodowanymi. I to wszystko, co się tu pojawiło, jest wynikiem zebrania moich informacji, jak to mawia pewna dziennikarka niezależnych mediów, z 3 źródeł, więc postarałem się skorzystać z 3 różnych źródeł. I te pytania się tu pojawiły. Biorę całkowitą odpowiedzialność za treść tych pytań i za to, co tu powiem i co zostało wcześniej przeze mnie wygłoszone. Proszę Państwa, zadałem pytanie tym osobom, z którymi się spotkałem, czego oczekują dziś. Dziś już niczego, proszę Państwa, nie oczekują. One oczekują tylko jednej rzeczy. Tej, żebyśmy z tego tragicznego zdarzenia wszyscy wyciągnęli wnioski. Panie starosto, jest pan przełożony, ponieważ odpowiada pan również za pomoc społeczną. W imieniu pana działa oczywiście pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani wicestarosta zajmuje się pomocą społeczną, odbywała spotkania. Ja to wszystko słyszałem i wiem kiedy, co i jak. Natomiast mnie interesuje okres czasu od dnia zdarzenia, czyli 10 marca 2020 roku do momentu, kiedy nagle zaczęły się rozmowy, czyli powiedzmy sobie pismo wpłynęło czerwiec, w lipcu były rozmowy już tego roku. Te osoby czekały na pomoc. Zadałem sobie pytanie jako były starosta, a jak ja miałbym pomóc tym osobom? Otóż proszę Państwa, bardzo prosty sposób. Po pierwsze trzeba byłoby z tymi ludźmi się spotkać. Do takiego spotkania nie doszło. Po drugie, jako starosta mamy kontakty pomiędzy starostami, pomiędzy wojewodą, pomiędzy różnymi dyrektorami szpitalów specjalistycznych. Tam chodziło konkretnie o jedną najbardziej poszkodowaną panią, która została w efekcie zoperowana w Warszawie, jeżeli chodzi o struny głosowe i bodajże rekonstrukcja barku odbyła się we Wrocławiu. Ale o to miejsce w tych szpitalach musiały walczyć jej koleżanki z pracy i ich rodziny. Naszej ręki tam nie było, żebyśmy się przyczynili do tego, żeby w ten sposób chociażby pomóc tym ludziom. Jest to przykre, proszę Państwa. Jest to przykre i uważam, że z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Również chodzi o kwestię pomocy materialnej. Też nie oczekują, bo okazuje się, że koleżanki z pracy, nie wszystkie jak stwierdziły, okazuje się, była ta solidarność wśród tych pracowników. Również zostały tam pewne środki przekazane, ale to była kropla w morzu potrzeb na taką rehabilitację, jaką po takim zdarzeniu potrzeba była. Kolejna rzecz. Proszę Państwa, te panie miały rodziny i mają dzieci. Wówczas ci mężowie zajęli się
przejęli ich obowiązki, Dzieci uczęszczały do szkoły, żadnej pomocy specjalistycznej, psychologicznej nie było, a przecież my mamy słynny ośrodek interwencji kryzysowej. Okazuje się, że jeżeli chodzi o tak zwany fundusz solidarnościowy, to zostały im przekazane dokumenty do wypełnienia. Kto w takim czasie, w takiej sytuacji, w takim stanie psychicznym jest w stanie wypełniać tomy dokumentów? Nie było nikogo, kto by próbował pomóc wypełnić i przygotować te dokumenty. Proszę Państwa, dramat. Dramat. My mówimy tu o różnych działaniach, o pomocy społecznej, jak to wszyscy peany w sytuacji, pijemy peany, jak to w sytuacji takiego zdarzenia, które nie zdarza się codziennie. Ono zdarzyło się raz i daj Boże, aby nie zdarzyło się już więcej. Ale musimy być przygotowani na to i musimy również być solidarni z tymi pracownikami, którzy ponieśli stratę na zdrowiu. I dalej. Sytuacja wygląda tak, że nastąpiła, oczywiście pani starosta mówiła w tym swoim wystąpieniu, że informacje, które przekazuje, uzyskała od dyrektora środowiskowego domu samopomocy. Okazuje się, że pan dyrektor tylko raz skontaktował się z tymi paniami w tym okresie, pytając, jak sobie radzą, a telefon wykonała pani, bo chciała podpisać protokół powypadkowy. Tak wyglądał kontakt. Proszę Państwa, czy tak powinno wyglądać zainteresowanie pracodawcy w stosunku do tych osób? Ja nie chcę w tym momencie dalej drążyć tu różnych tematów, bo te panie wykazały ogromną lojalność wobec nas. Wiecie dlaczego? Ponieważ były telewizje komercyjne zainteresowane przeprowadzeniem wywiadu, czy spotkaniem, czy nagraniem programu na temat, jak to było po tym wypadku. Ale wykazały ogromną lojalność, ponieważ nie ukazały się żadne programy. Czym my im się odwdzięczyliśmy? Niczym. Niczym, proszę Państwa. Niech ta sytuacja, jeszcze raz powtarzam, ja nie atakuję tutaj w tym momencie nikogo, tylko niech ta sytuacja spowoduje, że będziemy wszyscy przygotowani na różne trudne sytuacje. Ja już nie pytam w tym momencie, skąd człowiek, wobec którego sąd prawdopodobnie, jeżeli to jest prawda, orzekł, że jest niepoczytalny, skąd taki człowiek znalazł się w naszym środowiskowym domu samopomocy. Jeżeli gdzieś tam w przestrzeni krążyły informacje, że panie z OPS-u chodząc na wywiad chodziły z policjantami, no to jak? To już wtedy był niebezpieczny, a teraz nie był niebezpieczny i mógł przyjść do naszego, jako uczestnik do naszego środowiskowego domu? Wiele jest pytań. Proszę Państwa, wiele jest pytań. Ale my jesteśmy współodpowiedzialni za to, aby w naszych domach pomocy społecznej, bo mamy je różne i cieszymy się, chwalimy się, bo mamy dużo tych domów pomocy społecznej, dbamy o osoby starsze, żeby pracownicy czuli się tam bezpieczni i żeby jednocześnie czuli nasze wsparcie. Nasze wsparcie w różny sposób. Być może moje wystąpienie jest bardzo emocjonalne, ale jak sami wiecie, no, staram się interesować przynajmniej niektórymi dziedzinami funkcjonowania powiatu i ta sytuacja, to wszystko, co się działo, a co się nie zadziało, powinno nam dać wiele, ale to wiele do myślenia. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na te pytania, bo będą one z pewnością odpowiedzią również na to, kto tak naprawdę, w którym miejscu, gdzie i co zawalił. Jeszcze raz powtarzam, nie moją intencją było tutaj atakowanie osób, ale przedstawienie problemu i spowodowanie tego, aby w przyszłości taka sytuacja u nas się nie powtórzyła i żebyśmy wykazali prawdziwą solidarność z tymi, którzy pracują z mieszkańcami naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozostał nam jeszcze jeden, chyba nazwać to trzeba wnioskiem. Nie wiem, czy pan Marek Gajowy będzie chciał uczestniczyć tutaj głosowo z nami. Dzień dobry, czy słychać mnie? Dzień dobry. To bardzo proszę, panie Marku, jak pan ma tekst, to pan może się z nim podzielić z radnymi, proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni radni, pani starosto, pani wicestarosto.
Ja mam taką interpelację też podpisaną przez szereg radnych również z naszego klubu PSL i Wspólna Małopolska. I tutaj, drodzy Państwo, szanowny Panie Starosto, Panie Wicestarosto, chciałem zwrócić uwagę na brak transportu na terenie naszego powiatu. Chodzi dokładnie o poprawienie dostępności do transportu publicznego. Z racji na to, że mieszkańcy gminy Brzeźnica, Tomice, Spytkowice czy Stryszów no borykają się z brakiem tej dostępności. Oczywiście z centrów miejscowości, powiedzmy, dojeżdżają autobusy czy busy do Wadowic. Natomiast ten transport jest na tyle niewygodny, że na przykład uczniowie korzystający z transportu publicznego, w tej chwili oczywiście szkoły powróciły do normalnego funkcjonowania, i ci uczniowie będą musieli dotrzeć do naszych szkół, które powiat wadowicki prowadzi. Okazuje się, że na przykład uczniowie ze szkoły ze Spytkowic, którzy dojeżdżają do szkoły w Radoczy, bus zatrzymuje się w Tomicach. Ci uczniowie z Tomic muszą dość długi kawałek przejść do szkoły w Radoczy, co w sytuacji, kiedy jest lato, prawda, i tak dalej, jest w porządku. Natomiast no, jest to problem w przypadku, kiedy będzie zima, prawda, i no, jest to niekorzystne. I myślę, że tutaj ten sam przypadek jest w przypadku szkoły w Gorzeniu. Uczniowie, którzy wysiadają w centrum Wadowic, no, muszą też przejść spory kawałek. Stąd Wydział Transportu dobrze byłoby, gdyby zastanowił się nad tym, jak to usprawnić. Są różnego rodzaju fundusze w tej chwili z urzędów centralnych, które mogłyby posłużyć do tego, żeby tą sieć transportu na terenie powiatu wadowickiego rozszerzyć. To samo tyczy się oczywiście osób pracujących w Wadowicach czy w strefie ekonomicznej w Andrychowie. Tutaj nasi mieszkańcy no, mają, powiedzmy, jeżeli nie posiadają własnego transportu, no to mają utrudniony dostęp do tych miejsc pracy tak samo. Osoby starsze z różnych części naszych gmin również mają problem w dostępie z dojazdem do szpitala. Stąd jest, myślę, bardzo konieczne, żeby pochylić się nad tymi kwestiami, żeby Wydział Transportu zajął się tym, przeprowadził ankietę na przykład wśród mieszkańców, wśród uczniów, którzy by stwierdzili, ilu z nich korzysta na przykład z naszych szkół oczywiście, chociaż ile osób na przykład utraciliśmy z tego powodu, że lepszy dojazd jest do Krakowa, prawda, to dlatego wybierają szkoły średnie w Krakowie. Stąd myślę, że warto byłoby przeprowadzić taką ankietę, dlaczego na przykład uczniowie wybrali taką szkołę, a nie inną i czy z jakiego rodzaju transportu korzystają, czy korzystają z transportu własnego, czy z transportu tutaj innego. I to właśnie jest treść tego naszego apelu do Zarządu Powiatu Wadowickiego, aby w tej kwestii zmotywować pracowników Wydziału Transportu do pracy w tej kwestii. Mam nadzieję, że tutaj będzie pozytywny odzew. I jeszcze, drodzy Państwo, oprócz tego, Pani Przewodnicząca, chciałem zapytać, czy w tej chwili, jeżeli nie napisałem na piśmie wniosku czy uwagi, czy kwestia na przykład dotacji na zabytki, czy mogę w tym miejscu zabrać głos, czy dopiero we wolnych wnioskach? W formie pytania, Panie Marku? To znaczy może nie w formie pytania, ale tak samo wniosku o to, żeby fundusz ten zwiększyć lub też... To proszę, to musi być na piśmie jako wniosek do budżetu, bo jak mówimy o pieniądzach, to muszą być chyba poparte jakimiś informacjami. Bo zarząd musi mieć, prawda, w formie... Dobrze, to w takim wypadku Pani Przewodnicząca zabiorę głos z wolnych wniosków. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy
listę interpelacji, zapytań, wniosków radnych. Odpowiedzi, tak jak zwykle, zresztą tu są prośby o odpowiedzi na piśmie. Myślę, że zarząd i wszystkie osoby, które powinny, odpowiedzą na piśmie poszczególnym państwu radnym. Proszę państwa, przechodzimy do punktu kolejnego, czyli szóstego. Informacja starosty o realizacji zadań drogowo-mostowych w powiecie wadowickim w roku 2020. O ile wiem, pan koordynator Daniel Mastek będzie nas o tym informował. Bardzo proszę, panie Daniel. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja przedstawię państwu teraz sprawozdanie z realizacji zadań drogowo-mostowych w 2020 roku. Większość informacji, które państwu przekażę, państwo już zapoznali się podczas sesji absolutoryjnej. Był wyświetlony film, najważniejsze inwestycje były pokazane w 2020 roku, a ja w formie tabelarycznej teraz państwu przekażę informacje, jak to wyglądało w roku 2020, w rozbiciu na poszczególne gminy i najważniejsze zadania. Proszę państwa, w roku 2020 zrobiliśmy 18,146 km drogi. Patrząc to, jak wygląda od początku istnienia powiatu, czyli od roku 1999, wyremontowaliśmy dotychczas 264 km dróg na 321, jaka sieć dróg jest w powiecie wadowickim. No, zostało nam do zrobienia jeszcze teoretycznie 57 km nowych nawierzchni. A chciałem powiedzieć, że te nawierzchnie, które były robione w pierwszej kadencji, w zasadzie już się nadają do remontu. Także ten rok 2020, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, był rokiem rekordowym. Proszę państwa, na drogi mieliśmy przeznaczoną kwotę ponad 40 milionów. To jest kwota bardzo, bardzo duża. Przypominam sobie pierwszą kadencję, kiedy na drogi były subwencje drogowe, to kwoty były rzędu 3-4 milionów, a teraz mieliśmy w 2020 kwotę 40 milionów. Na tą kwotę składały się środki własne powiatu, to jest i dotacje, to jest ponad 34 miliony. I na te 34 miliony to składały się pieniążki na modernizację dróg, budowę chodników, projekty. Natomiast kolejną kwotę na remonty cząstkowe to jest kwota 2 miliony, ponad 300 tysięcy. To były zrobione remonty cząstkowe, z których zrobiliśmy ponad 7 km nakładek na naszych drogach. Kolejna kwota, która została wykorzystana w ramach tych 40 milionów, to jest poprawa bezpieczeństwa, czyli malowanie oznakowania poziomego, pionowego, bariery, projekty, organizacje ruchu. To była kwota ponad 360 tysięcy. Utrzymanie infrastruktury drogowej, mostowej. Na tą przeznaczyliśmy kwotę 1 317 000. Następne są prace związane z utrzymaniem zieleni, koszenie traw, wycinka, podcinka, praca mulczera. To kwota jest 297 tysięcy. Następnie mamy opłaty za odprowadzenie wód opadowych, na ubezpieczenie dróg, odszkodowania komunikacyjne. To jest kwota 95 tysięcy. Następnie to mamy usługi geodezyjne, wypisy, podziały, mapę, kwota 59 tysięcy i zimowe utrzymanie dróg w 2020 roku kosztowało nas 1 170 tysięcy i tutaj mamy porozumienie na letnie i zimowe utrzymanie dróg z gminą Wadowice, to jest kwota 250 tysięcy, czyli to jest razem budżet w 2020 roku, to była kwota 40 251 tysięcy. Na tą kwotę składały się środki, tak jak powiedziałem, powiatu plus dotacje, również środki gminy. Zobaczyć państwo możecie tutaj kwotę 6 331 tysięcy i taką kwotę wydatkowaliśmy w 2020 roku. Teraz w rozbiciu na poszczególne gminy te kwoty, jakie były wykorzystane, to mamy na gminę Andrychów kwotę łącznie 4 miliony, ponad 4 miliony złotych, na miasto, to było na miasto, tak, na gminę 1 219 000. Kolejne gminy, to tam państwo możecie zobaczyć, odczytać. Łącznie to jest kwota 40
ponad milionów. Jeżeli chodzi o te informacje, jakie środki były na poszczególne gminy, myślę, że ta prezentacja jest dostępna w Biurze Rady. Kto będzie zainteresowana, bo można wszystkim przesłać Państwu te informacje, to możecie sobie do swoich sprawozdań, do zebrań, jakie będziecie Państwo odbywali w swoich miejscowościach, sołeccach, te informacje przedstawić. To jest zbiorcze wykonanie budżetu za 2020 rok z rozbiciem na poszczególne gminy, a ta szczegółowo na gminach, jakie zadania zostały zrealizowane. Również w tej tabeli tutaj przedstawiamy. To jest miasto Andrychów, to jest kwota ponad 4 miliony złotych. Następnie mamy gminę Andrychów i tutaj w gminie mamy kwotę 1 200 000, prawie 1 300 000 złotych. Gmina Brzeźnica ponad 1 000 000 złotych. Miasto Kalwaria, tu jest skromna kwota 55 000 ponad. Następnie mamy miasto, gminę, przepraszam, ponad 3 miliony złotych, Landskorona 1 721 000, gmina Muchasz 464 000, gmina Spytkowice ponad 1 000 000 złotych, gmina Stryszów 991 000 złotych, gmina Tomice 997 000, miasto Wadowice 250 000 i gmina Wadowice ponad 1 200 000 złotych. Gmina Wieprz, no to jest dość spora kwota, bo była duża inwestycja w gminie, zaraz zobaczymy jaka. I tutaj mamy modernizację dróg powiatowych poza kluczem, które były realizowane. Gmina Andrychów, Landskorona. I tutaj mamy kolejne zadania, jakie były. O, tutaj mamy na terenie gminy Stryszów, Tomice, Spytkowicach jest dokumentacja na chodnik. W Stryszowie budowa chodnika. Gmina Wadowice, tutaj głównie opracowania dokumentacji i zadania przez gminy, bo również zadania realizuje jako powiat i też powierzamy prowadzenie zadań gminom. I tutaj są gminy w Mucharzu chodnik, w Spytkowicach dokumentacja, w Wadowicach budowa chodnika. Z Funduszu Dróg Samorządowych to mamy w Kalwarii droga Brody Palcza, w Landskoronie kolejny odcinek tej drogi. Następnie mamy w Spytkowicach, to był odcinek 570 metrów budowy drogi w Ryczowie. I z Małopolskiego Programu Operacyjnego mamy kolejny odcinek, to jest w Andrychowie Biała Droga i w Wieprzu Biała Droga. I budowa mostu w Przybradzu, kolejne zadanie inwestycyjne. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na to nie otrzymaliśmy żadnej na razie kwoty, ale takie były tutaj wpisane do budżetu propozycje zadań. I tutaj z najważniejszych zadań, jakie były realizowane, to była przebudowa całej ulicy Sienkiewicza w Wadowicach, bardzo poważne zadanie, jedno z najtrudniejszych, jakie powiat realizował w ostatnim czasie. Sienkiewicza, to mamy dwa osiedla, Westerplatte, 20-lecia, Dom Kultury, Policja, Szkoła, a najwięcej problemów mieliśmy z budową, proszę zobaczyć, to jest przepompownia na placu teraz, dawnym Targowym, teraz parking. Tak to wygląda ta przepompownia. Tutaj mamy przerwany odcinek kanalizacji, bo okazało się podczas prac, że mamy wykopaliska, przerwane prace. Archeolog z Krakowa, przyjechała ekipa i robiła roboty odkrywkowe. I baliśmy się, czy termin zakończenia tej inwestycji, grudzień 2020, zostanie dotrzymany. Jak Państwo wiecie, udało się to realizację zgodnie z planem zakończyć. Wiele spotkań, wiele problemów podczas tej realizacji inwestycji. I w grudniu szczęśliwie udało nam się doprowadzić tą inwestycję
do końca. Ta inwestycja była prowadzona wspólnie z gminą Wadowice. Gmina Wadowice wymieniała całą sieć instalacji, kanalizacja, woda, gaz, prąd. Także było mnóstwo spotkań. Cała droga, widzimy z lewej, z prawej strony domy jednorodzinne. Interwencji było mnóstwo, ale tu dzięki dobrej współpracy radnych z gminy Wadowice, inspektorów, kierowników. Również tu chciałem powiedzieć, że wielkie zasługi są naszego wydziału, pana kierownika Piotra Lemparta, pani Karoliny Guzdek, że udało się tę inwestycję ze Strabagiem doprowadzić do końca. No w końcowym okresie negocjacji z firmą wkroczył do akcji pan starosta i udało nam się tę inwestycję zakończyć terminowo, bez żadnych dodatkowych wielkich środków, jakie tam pojawiały się w czasie naszych spotkań roboczych. Także proszę zobaczyć, no takie inwestycji w powiecie dawno nie prowadziliśmy jak na ulicy Sienkiewicza w Wadowicach. Tak wygląda ta ulica teraz po remoncie. To odbiór był w grudniu, jeszcze nie były wymalowane pasy na tych drogach, także w tej chwili ta droga jest już przemalowana pięknie i będzie służyła mieszkańcom. Tutaj mamy odbiór białej drogi na terenie gminy Wiebrz i Andrychów ze ścieżką rowerową. Tu mamy kolejne drogi, tak, Brody, pan Streszów, budowa chodnika w stronie. Przecięcie uroczyste drogi Dworska w Drychowicach. Tak, tutaj mamy ulicę w Andrychowie Gancarską. Jak ona teraz wygląda? Tutaj mamy w Podolanach budowa, czy przebudowa, remont chodnika. Tutaj mamy rozebrany most w Przybradzu. Tak teraz ten most wygląda po wykonaniu inwestycji. Tutaj mamy w Ryczowie odcinek drogi, ten most w innym ujęciu. Tutaj mamy kolejny chodnik. To jest droga Witanowicach. Budowa właśnie tego odcinka drogi, tak wyglądała budowa, tak wygląda teraz po zakończeniu. No i proszę Państwa, to odnośnie tyle inwestycji drogowych, które zostały wykonane w 2020 roku. Natomiast ten rok również był bardzo bogaty, jeżeli chodzi o inwestycje. Proszę Państwa, z takich ważnych rzeczy, które się udało w tym roku zrobić, to chyba też rekordowo wymalowaliśmy ponad 70 km pasów nowych na jezdni. To jest bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie w tym roku. Również w tym roku Zarząd Powiatu zgłosił do Polskiego Ładu łącznie 13 wniosków do Polskiego Ładu i 3 wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Gdyby się udało pozyskać środki z tych złożonych wniosków, to myślę, żeby ten stan naszych dróg był bardzo dobry. Te 57 km dróg, które nam brakowało, to byłoby już dokończone. Proszę Państwa, również powiat posiada ponad 50 dokumentacji. Niektóre są w trakcie realizacji, niektóre są już realizowane zadania, niektóre czekają zadania na środki. Także jesteśmy przygotowani, jeżeli się pojawią jakieś możliwości składania wniosków kolejnych, no to mamy dokumentację i będziemy składali takie wnioski. Ja bym poprosił Kuba, pokaż jeszcze, ja pokażę Państwu, jak nasze drogi kiedyś wyglądały, jak wyglądają dzisiaj. Tu mamy Andrychów-Nidek, tak wyglądała kiedyś droga powiatowa. Barwał, Streszów, Zembrzyce, nie wiem, są tu radni, którzy pamiętają, interweniowali. Tak wyglądała droga po zimie, jakie przełomy. Dzisiaj ta droga jest Brzeźnica-Tomice, dojazd kolejowy w Lańczach, tak wyglądał kiedyś. Tak. Gorzyń, Kozienie, Świnna Poręba, tak droga wyglądała. Graboszyce, Głębowice, takie po zimach mieliśmy drogi. Kalwaria, Brzeźnica, teraz jest realizowana ta droga. Dzisiaj jest kolejny odcinek asfaltowany. Klecza, Streszów, proszę zobaczyć, jak ta droga wyglądała. Landskorona, Jastrzębia, Kopań. Marcy Poręba, Paszkówka, wielkie drogi.
Mucha Jaszczurowa. Poręba Spytkowice. Pięknie teraz, jak autostrada droga wygląda. Przeciszów, Gierałtowice. Przytkowice, Lęcze, Podolany, Wola Radziczowska. No, mało kto pamięta, że tak nasze drogi powiatowe wyglądały. Dzisiaj ten stan jest ich dużo, dużo, dużo lepszy. Spytkowice Miejsce, Spytkowice Witanowice, Kępki, proszę zobaczyć. Też niektórzy radni pamiętają, ile było problemów w stronie Strzeszów-Skawce. Tłuczań Ryczu Włączany, Tłuczań Zagrodniki, Tomice Przybrac, Wadowice Wysoka, no to osuwisko przy drodze, Wadowice Zawadka, Osiek Wieprz, Wysoka Przytkowice. Taki stan dróg był w poprzednich latach, także w tym roku zrobiliśmy i w ubiegłym roku rekordowe ilości nowych nakładek i mam nadzieję, że kolejne lata również będą takie owocne. Pojawiają się dodatkowe środki z różnych funduszy i myślę, że ten stan nasz dróg będzie za niedługo zadowalający. Interpelacji odnośnie dróg będzie coraz mniej, także będziemy mieli kolejne inne problemy, a nie związane będą to z drogami. Ja mam tyle, dziękuję. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę zadawać. Nie wiem. Dziękuję pięknie. No widać, że nam się, zresztą sami państwo widzicie na pewno, jak jeździcie po terenach powiatu i te drogi, naprawdę jest różnica. Tak trzymać, panie starosto, panie koordynatorze, panie kierowniku, dziękujemy za to i prosimy o więcej. Pan Jan, bardzo proszę. Naprawdę pytanie. Jedno zdanie tylko. Prosilibyśmy o jak najszybsze przesłanie tej prezentacji w ogóle na skrzynki mailowe radnych. Jeżeli to jest możliwe, no tak, dobra. Dobrze. To bardzo prosimy. Jest się czym chwalić, to można. Pan Marek Gajowy chciał w tym względzie zabrać głos? Dokładnie, pani przewodnicząca. Czy słychać mnie? Tak, słychać. Proszę pan, w sprawie dróg? Tak, tak, w sprawie dróg. To proszę bardzo. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo za głos. Szanowny panie starosto, taka uwaga, no tutaj, jeżeli chodzi o te inwestycje, no wzbudzają podziw, prawda? No i zostaje jeszcze ten niewielka długość tych dróg, które są do wyremontowania. Natomiast no jeszcze oprócz tych dróg, prawda, no to tak w sumie to nie tylko nawierzchnia, ale chodniki. Chciałbym zapytać, kiedy jest zakładany remont, ponieważ został wykonany już projekt dla chodnika przy ulicy Pagory w miejscowości Spytkowice. To jest droga Spytkowice w kierunku Promu. I tam właśnie jest konieczność no, wykonania chodnika. Chciałem zapytać kierownika tutaj tego wydziału, nie wiem, czy jest pan Piotr Lempart, czy pan sprawozdawca, czy mógłby powiedzieć, kiedy będzie ta przebudowa realizowana. Wiem, że ta przebudowa będzie bardzo kosztowna, no ale jeżeli są środki, prawda, spływają, to jaka jest perspektywa czasowa wykonania tego chodnika? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, odpowiadamy. Dokumentacja jest zrobiona, opracowała ją gmina Spytkowice i pozwolenie na budowę tego chodnika jest w gminie Spytkowice. No, jeżeli będzie złożony taki wniosek do zarządu odnośnie budowy tego chodnika, no to trzeba zgłosić jako radny z tego terenu budowę tego chodnika. Na razie jest pozwolenie wydane na gminę Spytkowice. A tutaj, jeżeli chodzi o zarząd powiatu, czy pan starosta, czy mógłby, czy wiadomo coś w tej kwestii, jeżeli chodzi o zarząd, kiedy by chciał ten chodnik wykonać? No panie Marku, pan koordynator powiedział,
Na co mają odpowiadać, jak nie mają wniosku, więc bardzo proszę o to, abyście wystąpili, czy pan, czy ktoś z gotowym wnioskiem o oznaczeniu terenu. No, dokładniejsze dane dotyczące tego, co pan chciał ująć w tej swoim wystąpieniu. No i wtedy zarząd się ustosunkuje. Bardzo proszę dopilnować i wtedy będziemy mogli tutaj do zarządu się, będzie pan mógł do zarządu się zwrócić, a zarząd będzie brał pod uwagę to, co się w wniosku znajdzie. Dobrze, dziękuję. Tak to rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał w sprawie dróg? Nie widzę. Dziękuję pięknie panu kierownikowi, panu koordynatorowi. Dobrze, że pilnujecie. Drogi są bardzo ważne. I przechodzimy, proszę państwa, do kolejnego punktu, a mianowicie informacja o wykonaniu budżetu powiatu wadowickiego za pierwsze półrocze 2021 roku. Dostaliśmy już przez jakiś czas temu, dostaliście państwo informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze. Oczywiście wiemy o tym, że to, co otrzymujemy, to znaczy, co zatwierdzamy w budżecie, to jest, są to kwoty większe niż te, które państwo teraz otrzymaliście wykonane, prawda, jeśli chodzi o wydatki czy budżetowe naszego powiatu, więc procentowo można to określić, jak do półrocza były wykorzystywane finanse powiatowe. Czy ktoś z państwa chciałby dopytać szczegółowo? Pani skarbnik jest, może odpowiedzieć. Pani skarbnik jest na posterunku. Panie przewodniczący. Czyli myślę, że państwo się zapoznaliście z wydatkowaniem funduszy powiatowych i będziemy czekać na realizację w całości pod koniec roku. Na pewno pani skarbnik przedstawi nam już znacznie większą ilość wydatkowanych pieniędzy niż na tym zestawieniu jest. Proszę, można? Idziemy do kolejnego, przechodzimy do kolejnego punktu. Jedno zdanie czy dwa zdania. To bardzo proszę. Ja tak mogę się zastanawiać nad tym, czy powiedzmy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze wnosi coś nowego. Ono nie jest naprawdę tak do końca w ogóle obiektywne. Z tego w ogóle względu, że powiedzmy jest realizowanych wiele w ogóle zadań powiedzmy w pierwszym półroczu, a one są fakturowane w drugim półroczu. I jakby czasami taka dodatkowa informacja, to oczywiście wymaga więcej w ogóle pracy związana jakby z realizacją zadania w ogóle po trzech kwartałach. Ona byłaby dla nas bardziej w ogóle powiedzmy taka wiadoma, ale wiem, że to wyjdzie później przy powiedzmy pod koniec w ogóle roku. Głównie to chodzi w ogóle o to, aby zarząd czuwał w ogóle nad realizacją budżetu i oby te zadania były realizowane w roku bieżącym, tak żeby pod koniec czy w grudniu było jak najmniej zadań, które będą przeznaczane na wydatki niewygasające. Także dziękuję. Tak jest, panie Janie, ja uważam. Myśmy to samo mieli takie właśnie, nawet jeśli chodzi o gminy, o miasta, podobna sprawa jest z budżetem, no bo to nie jest takie miarodajne, prawda, jeżeli dostajemy procentowo ileś tam, może pani skarbnik nam powiedzieć, ale nas interesuje finał, prawda? Czyli wykorzystaliśmy w jakiś sposób, więc myślę, że to nam wystarczy. Musi nam wystarczyć taka informacja. Dziękuję pięknie. I teraz pani skarbnik, proszę bardzo. Odnośnie wykonania za półrocze budżetu, to praktycznie dzisiaj kończy się trzeci kwartał. I teraz naprawdę, ponieważ w naszym budżecie cały czas coś się dzieje, więc automatycznie ten budżet już jest zupełnie nieadekwatny do tego, co przedstawiane jest na półrocze. Miała być ta informacja z
półroczna, jak gdyby, że nie będziemy wykonywać czegoś takiego, tylko będzie roczna, no, ale nie zostało to zmienione. No i w każdym bądź razie my przedstawiamy to, co jest na półrocze, ale jeszcze nawet dzisiaj na sesji będziemy też przyjmować zmiany w budżecie, które też wpływają na w ogóle wydatki budżetu, no i dochody oczywiście również. Także to jest jak gdyby, no, dzisiaj 30 wrzesień, a informacja jest na koniec czerwca, z tym, że większość zadań inwestycyjnych jest wtedy w etapie, że są przetargi, no i ciężko jest, nie ma jeszcze umów, jeżeli chodzi o roboty inwestycyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jacek chyba chciał jeszcze bardzo proszę. Jeśli mogę, oczywiście zrezygnowałem z głosu, bo pani skarbnik powiedziała to, co jest tak naprawdę powiedziawszy. Jest to wymóg prawny, żeby przedstawiać informacje, natomiast ona tak naprawdę, ta informacja o niczym nie świadczy w momencie, kiedy my ten budżet jesteśmy w trakcie realizowania, a dzisiaj jesteśmy już po trzech kwartałach i zupełnie to inaczej. Natomiast na pewno jest to istotne z punktu widzenia pewnie finansowego, a my będziemy się przyglądać temu tematowi, jak będziemy na sesji absolutoryjnej będziemy oceniać wykonanie budżetu za cały rok i to wtedy wówczas możemy cokolwiek dyskutować. A dzisiaj to jest tylko informacyjnie i podobnie z wieloletnią prognozą, bo tak naprawdę tak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli wszyscy państwo zgadzacie się z tym, co było powiedziane na wstępie, czyli informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, podobnie jak punkt poprzedni, jest tylko orientacyjna dla nas, żebyśmy wiedzieli, że budżet jest realizowany i pieniądze są wydawane. Proszę państwa, wobec tego przechodzimy do punktu 9, a mianowicie informacja o przebiegu wykonania planu finansowo-rzeczowego i inwestycyjnego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za pierwsze półrocze 2021 roku. Witam panią dyrektor, oddaję głos. Chyba też ma pani jakąś prezentację, prawda? No więc jeżeli zechce pani ją nam przekazać, to prosimy. Państwo radni, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja pozwolę sobie tak jak zwykle przedstawić według podobnego standardu, bo myślę, że ten standard jest dobry, informacje z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Natomiast bardzo bym chciała także zwrócić uwagę, że rzeczywiście, tak jak państwo radni teraz stwierdzili, jest to już swojego rodzaju historia. Ja podeszłam w związku z tym do tej sytuacji troszeczkę inaczej, to znaczy pozwolę sobie przedstawić państwu tą informację za pierwsze półrocze, ale także w kontekście tego, co się dzieje już po sierpniu, bo zdawałam sobie sprawę, że państwo oczywiście będą mieli prawo zapytać mnie o to, jakie są realia po sierpniu, bo wrzesień jeszcze, jeżeli chodzi o księgowość, nie jest zamknięty. Oczywiście przedstawię państwu informację na temat wyniku finansowego, zobowiązań i należności. Przepraszam bardzo, pani dyrektor, może było pani lepiej patrzeć. Bardzo proszę usiąść pierwszy. Myślę, tak, że państwo może nie macie nic przeciwko temu. Jeżeli państwo nie mają parę tygodni temu. To jest operowanie tym. Tak, no bardzo proszę. No, proszę sobie. Właśnie, nie patrzeć w papiery, tylko na slajdy. I usiąść proszę. Szanowni państwo, pozwalam sobie teraz pokazać, jak wygląda sytuacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego po pierwszym półroczu. Jak państwo widzicie, jest to troszeczkę dziwnie przedstawione, bo plany na rok, jeżeli chodzi o strona przychodowa i strona kosztowa planu na pierwsze półrocze, jest troszeczkę asymetryczna. To znaczy plany na przykład przychodów wynosi 115 milionów, natomiast plan na pierwsze półrocze to 63 miliony. Jakby się policzyć 63 razy 2, to będzie więcej niż 115.
Dlaczego ten plan jest tak asymetrycznie zaplanowany? Ono z tego powodu, że kształtując plan z końcem ubiegłego roku, braliśmy pod uwagę trzecią falę koronawirusa oraz dodatki, wysokość dodatków tak zwanych covidowych, a więc przychody zarówno ze strony ze względu na realizację świadczeń COVID, jak i tak zwane dodatki covidowe dla pracowników, które znacząco obciążają zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej plan finansowy. Tak więc w kolejnej kolumnie przekazaliśmy zarówno wykonanie za narastające oczywiście za okres do czerwca oraz procent wykonania w przypadku narastająco za pierwsze półrocze oraz narastająco za cały rok. Stąd tutaj są pewne nierówności. Na końcu wreszcie odchylenia. Przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane, przychody ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu półrocznego na poziomie 100%, natomiast w stosunku do planu rocznego na poziomie 55%, a więc te przychody są realizowane dobrze. W tym sprzedaż, bo to dla nas jest najbardziej istotne, sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz MOW NFZ to jest przy planie 55 milionów 800, wykonanie 52 miliony 500. Z jakiego powodu to wykonanie jest niższe? Proszę Państwa, wynika to z faktu i to będzie także po stronie kosztowej na poziomie wynagrodzeń. Wynika to z faktu, że do końca czerwca nie rozliczyliśmy dodatków covidowych. One zostały potem rozliczone z nami dopiero w sierpniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym poślizg wynika z wypłacenia i rozliczenia dodatków covidowych za parę miesięcy dopiero w kolejnych miesiącach. Jeżeli chodzi, chciałabym Państwu zwrócić uwagę na, to chyba nie widać tego czerwonego. Dobrze, chciałabym Państwu zwrócić uwagę na realizację świadczeń, na pozycje pozostałe usługi medyczne. One zostały wykonane w stosunku do półrocznego planu na poziomie 135%, czyli prawie 600 tysięcy więcej niż w planie. Są to tak zwane usługi, które realizujemy w ramach odrębnych umów z przedsiębiorstwami, firmami, medycyna pracy, świadczenia w zakresie wykonania laboratoriów, ETG. No i przyznam się, że tutaj bardzo ładnie zostało to wykonane. No, udało się te przychody zmaksymalizować. Tutaj jakby te pozycje, chciałabym zwrócić uwagę w tych pozycjach także na pozycje pozostałe przychody operacyjne. Ta pozycja także wykonana w 138%. I z jakiego powodu tak duże odchylenie? Tutaj znalazła się rozwiązana rezerwa w związku z podpisaną ugodą z Erbudem. W związku z tym po stronie przychodowej także znalazły się te przychody. Jeżeli chodzi o koszty, one zostały wykonane na poziomie 95% w odniesieniu do półrocza, ale chciałabym zwrócić uwagę, że tutaj mamy właśnie też te niedoszacowane, zarówno po stronie przychodowej, ale tutaj też kosztowej, wynagrodzenia 84%. W rzeczywistości te wynagrodzenia po sierpniu już są wykonane w prawie 100%. Natomiast chciałabym Państwa także zwrócić uwagę na pozycję zużycie materiałów i energii. Tutaj mamy 134% wykonania planu półrocznego. No i to jest kwota 2 731 700 000, to jest zwiększenie związane z bardzo dużym wykonaniem materiałów medycznych, prawie 2 miliony leki, w tym duża bardzo pozycja antybiotyków. I jest to związane z koniecznością, to jest ten okres, był marca, kwietnia, leczenia pacjentów na COVID.
Jeżeli chodzi o wynik finansowy, jego tu może tak bardzo nie widać, ale wynik finansowy za pierwsze półrocze to zysk w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. Natomiast no jest to też zafałszowane, ponieważ w tym zysku jest 1 300 000 rozwiązanej rezerwy właśnie na Airbus. I tutaj uczciwie Państwu mówię, nie odkrzykuję zwycięstwa, bo uważam, że tak to wygląda. Natomiast można by powiedzieć, że pierwsze półrocze było zbilansowane, tak? Gorzej jest w przypadku kolejnych miesięcy i to tutaj teraz będzie bardzo widać skutek kilku elementów, kilku zdarzeń, które się zdarzyły od drugiego półrocza. Drugie półrocze bowiem to po sierpniu bowiem już narastająco mamy stratę w wysokości 719 tysięcy złotych. Znowu widzimy już dobre wykonanie przychodów, także mamy w pełni wykonane koszty wynagrodzeń 99,74%. Natomiast to, co troszkę udało się jakby zdusić procentowo zużycie materiałów i energii, ze 138 bodajże procent spadło to do 122% wykonania. Natomiast także wysokie są pozostałe usługi medyczne, wzrosły tutaj, jest tutaj wzrost ponad plan o 700 tysięcy złotych. Natomiast skąd jest ten efekt? Efekt pogorszenia się wyniku finansowego. Kilka powodów. Po pierwsze, Narodowy Fundusz Zdrowia sukcesywnie wyłącza nam z ryczałtu poszczególne grupy rodzajów świadczeń. I tak, jeżeli by przeliczyć w skali roku w stosunku do dnia obecnego, ryczałt, który byśmy teraz mieli, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia w ogóle nie dokonywał zmian wyłączeń ryczałtu, byłaby to kwota 43 miliony 393. W ubiegłym roku wyłączono nam z ryczałtu grupę poradni kardiologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, endokrynologicznej za kwotę 1 566 816. Zrobiono to w połowie ubiegłego roku w trakcie ostrej epidemii, wtedy kiedy w ogóle nie było wykonań w poradniach specjalistycznych. Zmarła wtedy też pani doktor, która udzielała świadczeń w poradni endokrynologicznej. Pojawił się potężny problem i proszę zwrócić uwagę, te pieniądze nie spływały do nas sukcesywnie. Kolejnym wyłączeniem stało to wyłączenie, tak więc na początku tego roku mieliśmy już 41 826 843. W lutym dowiedzieliśmy się, że w tył zostanie nam od stycznia wyłączona z ryczałtu pediatria w kwocie 4 783 834 tysiące. To jest bardzo duża kwota i wyłączono to wtedy, kiedy znowu mieliśmy COVID, a dzieci nie chodziły do szkół, pediatra była obłożona na poziomie kilkoro dzieci na oddziale. No i nasze przychody dramatycznie wtedy spadają. Wobec protestów, które się pojawiły, w końcu ostatecznie pozwolono nam do końca czerwca brać zaliczki tak zwaną 1/12 na działalność pediatrii. Myśmy myśleli ze względu na to, że po prostu wszystkie szpitale miały puste oddziały, tak? I myśleliśmy, że to po prostu nam zostanie umorzone. Nie jest to prawdą. Nie umorzono nam tych zaliczek. Natomiast w połowie roku tego bieżącego wyłączono nam wszystkie pozostałe poradnie z ryczałtu w kwocie 2 848 456 i obecnie mamy ryczałt w wysokości 34 193 552, czyli no to jest prawie, przepraszam, 10 milionów mniej.
proszę zwrócić uwagę, że poradnie zostały wyłączone od 1 lipca, a wiadomo jest, że lipiec, sierpień poradnie wykonują dużo mniej świadczeń, ponieważ ludzie wyjeżdżają na wakacje, zarówno lekarze, jak i pacjenci. Więc te wykonania zawsze w każdym szpitalu, w każdej poradni w tych miesiącach wakacyjnych są dużo niższe, a dostajemy pieniądze tylko i wyłącznie, przepraszam, po wykonaniu. Także w lipcu dowiedzieliśmy się, że bo wystąpiliśmy o zapłatę nadwykonań do Narodowego Funduszu Zdrowia. Te nadwykonania to przede wszystkim endoprotezy i no i tam w niewielkich już ilościach co innego, ponieważ w porodach nie mamy teraz nadwykonań. I odpowiedziano nam, że zostaniemy oczywiście zapłatę pod warunkiem, że zwrócimy pieniądze za zaliczki w pediatrii. Czyli innymi słowy, czołgaliśmy się tam przez dwa miesiące prawie z funduszem. Ostatecznie musieliśmy na sierpniu zawieszona jest zwrot pół miliona zaliczek na pediatrię. Tak więc są, i to są ten czynnik. Zwrot zaliczek, drugie niższe wykonanie w tym okresie wakacyjnym, a obniżenie ryczałtu. I trzeci element to oczywiście ustawa podwyżkowa. Ustawa podwyżkowa w pewnym zakresie jest refundowana, w dużym zakresie jest refundowana, ale wygląda to w ten sposób, że Narodowy Fundusz Zdrowia już nie przelicza nam w ten sposób, że my co kwartał otwieramy bazy i na każdego pracownika dostajemy zwrot środków finansowych podwyżkowych, tylko po prostu Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie baz z 30 maja 2020 roku wyliczył nam pewien wskaźnik, tak zwany korygujący, i na tej podstawie przelewa nam środki finansowe. Czyli jakby stan z 30 maja został zamrożony. Co to oznacza? Oczywiście poza tym ustawa tak zwana podwyżkowa w ochronie zdrowia nie uwzględniła tylko osoby zatrudnione, pracujące w tak zwanym sektorze działalności medycznej, są to pracownicy podstawowej działalności medycznej, i drugie, nie uwzględniła osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i kontraktach. Tylko te osoby, które są w stosunku umowy o pracę. Co to oznaczało? Że musieliśmy z własnych już środków uregulować jakby i zrealizować podwyżki dla wszystkich pracowników, którzy nie są poza tą działalnością podstawową. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, musieliśmy podnieść wynagrodzenia osobom, które są na umowach cywilnoprawnych, no bo nie mogą one dostać mniej niż ci, którzy stawki, jeżeli chodzi o przelicznik stawek godzinowych. I bynajmniej tutaj nie chodzi o lekarzy, bo im nie podnosiliśmy lekarzom na umowach cywilnoprawnych wynagrodzeń. Oni w najbliższym czasie będą mieli konkursy. Natomiast podnosiliśmy oczywiście pielęgniarkom, położnym, a tych mamy bardzo dużo na umowach cywilnoprawnych. Zarówno na wszystkich oddziałach, całkowicie na umowach cywilnoprawnych prawie jest położnictwo i ginekologia, tam są wszystkie położne na umowach, nocna świąteczna jest na kontraktach i tak można by mnożyć. W związku z tym to jest ogromne obciążenie dla zakładu. I jeszcze kolejna sprawa. Proszę Państwa, ze względu na fakt, że jakby zamrożono ten stan zatrudnienia na 30 maja, to proszę zwrócić uwagę, że w czerwcu oraz we wrześniu kończą szkoły pracownicy ochrony zdrowia. I w czerwcu, w samym tylko czerwcu miałam 16 pielęgniarek, które zrobiły magisterium. Co oznacza, że między pielęgniarką, która ma magisterium, a pielęgniarką, która ma licencjat, jest różnica taka, że pielęgniarka, która ma licencjat, ma 4100 z groszami, a pielęgniarka, która ma magisterium, ma 5500. Więc tą różnicę musieliśmy już wziąć na siebie i każdy wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kwalifikacji pielęgniarki czy położnej
będzie, przepraszam, nie tylko po pielęgniarki, ratownika i tak dalej, będzie po, już po naszej stronie. Czyli nie wiem, jest to system, który powoduje, że powinniśmy się na dobrą sprawę być zainteresowani, żeby personel był jak najniżej wykształcony, bo wtedy nie będziemy dokładać. No sami Państwo rozumiecie, że tak robić nie można. Ja zawsze popieram personel, żeby się rozwijał, kształcił i tak dalej. W związku z tym tak to wygląda. I kolejna sprawa, pod koniec roku we wrześniu cała grupa pielęgniarek skończyła szkoły pielęgniarskie. My mamy poważny deficyt w zatrudnieniach pielęgniarek. W związku z tym znowu zatrudniliśmy kilkanaście pielęgniarek. To już jest wszystko po stronie szpitala, tak? To obciążenie kosztowe. W związku z tym proszę zrozumieć, że no, efekt jest taki, jaki jest. Oczywiście bardzo liczymy na te wszystkie efekty, wyniki negocjacji, rozmów, które się obecnie dzieją, na to, że otrzymamy obiecane 7% wzrostu ryczałtu, chociaż jak Państwo widzicie, przy obecnym wzroście kosztów w bardzo wielu dziedzinach, nie wiem, paliwa, energii, ogrzewania, to te 7% jest, że tak powiem, no nieadekwatne. O, w ten sposób bym to nazwała. Ja bym chciała Państwu także teraz pokazać, jak wygląda te, jak wyglądały te wyniki finansowe w ciągu roku. Na niebiesko jest plan, czyli plan, który tam narasta strata, prawda? A jak to wyglądało w ciągu roku? Najpierw zadołowaliśmy, to wynikało z, no, wynika z różnych czynników, także i rozliczeniowych. Potem zaczęliśmy się wspinać od marca, wybiliśmy się na tą niepodległość, tak? A potem zaczęliśmy zjeżdżać. Mamy nadzieję, że wrzesień będzie lepszy, bo też tutaj dokonaliśmy pewnych przebudów kontraktów, tak żeby to, co nadwykonane, zostało skompensowane z tym, co zostało niewykonane. Także mamy nadzieję, że ten wrzesień będzie zdecydowanie lepszy. Co przyniesie październik i grudzień, to myślę, że może najlepiej wie pan minister, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o należności. Proszę Państwa, należności ogółem to jest na 30 czerwca. Należności ogółem kształtują się na poziomie 396 tysięcy, ale proszę zwrócić uwagę, największe pozycje to jest 220 tysięcy długoterminowych należności wynikających, które są na drodze sądowej, czyli to są nasze pozwy za wykonane świadczenia medyczne dla osób nieubezpieczonych. Natomiast oprócz tego większą pozycją to są należności z tytułu czynszu najmu dzierżawy, no to wynika z zaległości naszych dzierżawców. Ale już po sierpniu to się troszkę poprawiło. Oczywiście sądowe zaległości zostały identyczne, natomiast te należności z tytułu najmu dzierżawy spadły z 50 paru tysięcy. Nie zaburzy tak bardzo działalności szpitala. Jeżeli chodzi o zobowiązania, na koniec czerwca wynosiły one 26 944 000, z tego niewymagalne 21,5 miliona złotych, wymagalne 5 349 000. Jednak co jest istotne, wymagalne do 3 milionów to prawie 5 milionów złotych, reszta to są powyżej 3 miesięcy, natomiast te do 3 miesięcy stanowiły do 30 czerwca największą pozycję. Jeżeli chodzi o zobowiązania, po sierpniu udało się na prawie 1 milion złotych poprawić ten stan i te zobowiązania wymagalne są na poziomie 4 400 000 tam z groszami, z czego 4 278 000 do 3 miesięcy. I niewielka kwota powyżej 3 miesięcy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stan finansów w szpitalu. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pytania.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z państwa chciałby dopytać jeszcze w sprawie finansów? Bardzo proszę, pan Jan. Ja takie krótkie pytania do pani dyrektor mam. Być może ta informacja była przekazana w tym czasie, jak musiałem wyjść na zewnątrz. Na jakim etapie jest postępowanie związane z nabyciem rezonansu magnetycznego? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, że tam zlecona była ekspertyza związana geotechniczna i konstrukcyjna dla nadbudowy szpitala. Na jakim to jest etapie? I trzecie, tam z tej prezentacji, którą tutaj pani dyrektor przedstawiała, to były należności Funduszu Świadczeń Socjalnych z adnotacją niewymagalne. Ja wiem, że jeszcze końca roku w ogóle nie mamy. I z czego to w ogóle wynika? Bardzo proszę, pani dyrektor, jak można. Rezonans? Smogę. Tak. Jeżeli chodzi o... Przepraszam bardzo. Trudno powiedzieć, jeżeli chodzi o Fundusz Świadczeń Socjalnych, muszę dopytać, ponieważ na bieżąco wszystko jest zaksięgowane i wypłacane pracownikom. Jeżeli chodzi o należnościach. Tak, więc musiałabym to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dwóch spraw inwestycyjnych, bardzo przepraszam, z tego emocji zapomniałam powiedzieć o dwóch istotnych rzeczach. Jeżeli chodzi o realizację planu inwestycyjnego w ogóle, to skoncentrowaliśmy się w ogóle w takiej strategii postępowania, jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, że będziemy się koncentrować na tak zwanych dużych zadaniach. Takim dużym zadaniem jest po pierwsze zakup RTG za ponad 1 200 000 zł, z czego połowa była sfinansowana przez w ramach tarczy 2, natomiast połowa dzięki państwu, czyli dzięki powiatowi wadowickiemu. Ten aparat został już zamontowany, oddany i realizuje świadczenia. Jest to super nowoczesny aparat, będzie na pewno wiele lat służył. Natomiast drugi aparat, rezonans magnetyczny, jesteśmy po przetargu, umowa jest podpisana. Pracownia projektowa tamtejsza kończy prace szczegółowe, jeżeli chodzi do złożenia do starostwa dokumentacji w zakresie zaakceptowania, bo tam trzeba wzmocnić strop i zamontować ten aparat. Natomiast sam aparat ma być wstawiony, już jest zamówiony, składany jest, bo to one są na zamówienie składane, te aparaty, i ma być wstawiony do 20 grudnia, tak żeby można było do 20 grudnia wystawić fakturę. Natomiast postępowanie, oczywiście z wielkimi emocjami postępowanie przetargowe było. Było 3 oferentów, duża konkurencja, dużo emocji, odwołania. Udało nam się coś naprawdę, mistrzostwo świata, ponieważ po rozstrzygnięciu były 3 oferty, jedna droższa Philipsa, oferta Canon EOS, który został wybrany, świetny aparat produkowany w Japonii, składany w Japonii, i trzeci aparat, najtańszy, firmy LG, ale odrzuciliśmy tą ofertę, ponieważ była to oferta aparatu starszego, w starszej generacji, i nie spełniał wszystkich wymogów określonych w specyfikacji. Ostatecznie złożone zostało odwołanie i myśmy wystąpili do prezesa ze względu na fakt, że jest bardzo długi okres teraz rozpatrywania odwołań w KIO. I napisaliśmy takie bardzo porządne uzasadnienie i wystąpiliśmy do prezesa o zgodę o uchylenie zakazu podpisania umowy, i prezes w przeciągu 3 dni, w ciągu 3 dni rozpatrzyło ten wniosek i pozwoliło nam na podpisanie umowy. Ostatecznie odwołujący wycofał odwołanie. Ale dzięki temu będziemy mogli się zmieścić w terminie, bo tak to nie jakbyśmy nie przy długotrwałych postępowaniach odwoławczych, nie jakbyśmy się nie zmieścili w terminie do końca roku.
Także jest, że tak powiem, sprawa na dobrej drodze. Wczoraj miałam spotkanie z firmą Canon, gdzie uzgadnialiśmy pewne jeszcze elementy związane z aranżacją wnętrz. Tam trzeba było troszeczkę inaczej ustawić magnes ze względu na rozdzielnię elektryczną. No, tak, takie życie, takie życie. Tak więc te procesy inwestycyjne idą. Natomiast jeżeli chodzi o nadbudowę, to czy ja bym to nawet nie nazwała nadbudową, bo to jest realizacja w sumie wcześniejszych projektów i jakby kontynuacja i podjęcie pewnych spraw, które wcześniej już były podejmowane i dokumentacja jest wykonana. Wiem, że miała być składana do, chyba już została nawet złożona teraz na dniach do starostwa. Tak więc na takim to jest etapie. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Mamy jeszcze pana Marka Gajowego i panią Marię potem, więc proszę, panie Marku, jak pan może, to bardzo proszę króciutko konkretne pytanie do pani dyrektor. Jak najbardziej, dziękuję za głos. Pani dyrektor, chciałem zapytać odnośnie technicznego rozwiązania tego rezonansu. Czy jest to rezonans, który, bo ludzie korzystający z rezonansu często mają klaustrofobię i czy to rozwiązanie umożliwi, czy to jest, powiedzmy, nowoczesna technologia, która pozwala, powiedzmy, małym pierścieniem obrazować pacjenta, czy jest to, no nazwijmy to, prawda, komora, do której się wsuwa całe ciało pacjenta. Dziękuję za głos. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dziękuję za głos. Więc są dwa typy rezonansów, tak zwany zamknięty, pierścieniowy i otwarty. Otwarte rezonansy, proszę państwa, to są rezonanse, są reklamowane jako świetnej jakości, ale one nadają się tylko do pewnych, do pewnego rodzaju świadczeń i nie są absolutnie tak dokładne i tak precyzyjne, jak w ogóle mają zupełnie inną jakby rozdzielczość, jak rezonanse pierścieniowe. Rezonanse otwarte, one tak na pół wyglądają, są stosowane, zazwyczaj kupowane przez organizacje, instytucje, które mają już jeden lub dwa rezonanse pierścieniowe, takie, które mają tak zwane gantry. Natomiast jako dodatkowy, który umożliwia jakby na przykład, to nawet nie chodziło tutaj o klaustrofobię, tylko bardziej o diagnozowanie specyficznych problemów zdrowotnych albo osób bardzo otyłych. Natomiast trzeba też pamiętać, że rezonanse mają niewielkie możliwości, że tak powiem, rozszerzania tej dziury, tak. Czyli tej przestrzeni gantry. To, które jest zazwyczaj standardowo stosowane, to jest 60 cm, natomiast ten rezonans, który my kupujemy, ma 63,5, więc jest troszkę większy. Natomiast dla zniwelowania klaustrofobii stosowane są także inne mechanizmy i inne nowoczesne rozwiązania. Myśmy na to bardzo zwracali uwagę, bo ja sama mam klaustrofobię. No, ale rozumiem po prostu osoby, które są zamykane w tym pierścieniu. Przede wszystkim, proszę państwa, troszeczkę większa oczywiście średnica. Po drugie, bardzo ważne jest, żeby rezonans był cichy. I ten rezonans, który kupiliśmy, ma specyficzne technologiczne rozwiązania, które powodują, że on jest znacznie bardziej cichy od tych starszych, gdzie słucha się takie dudnienie i osaczenie wtedy. I trzecie, ten rezonans, ze względu, że jest bardzo nowoczesny, czas trwania badania jest krótszy niż przeciętny sprzed kilku lat, tak? W związku z tym, jeżeli
jest to ogromnie istotne, owo skrócenie czasu badania. I to są te elementy, które no, mogliśmy uwzględnić, natomiast kupienie dla szpitala tak zwanego otwartego rezonansu miałoby się z celem. Nie jesteśmy w tym zakresie tak specjalistyczni i nie chcemy dedykować, znaczy musimy patrzeć się na, że tak powiem, jak najszersze spektrum użyteczności, żeby z tego rezonansu mogli korzystać i osoby z problemami układu narządu ruchu i chorób naczyniowo-sercowych i dzieci. W związku z tym kupiliśmy rezonans i aparat, który jest najbardziej uniwersalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Maria, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za głos. I chciałam powiedzieć tak, Pani Dyrektor, Pani taki merytoryczny i spokojny sposób prowadzenia jednostki naszej, w której pracuję od lat, sprawia, że na dzisiejszej sesji, jak Pani powiedziała, że jest 4 miliony zobowiązań na koniec sierpnia na radnych, nie zrobiło to wrażenia, czyli mają pełne zaufanie i taki spokój tutaj widzę. Naprawdę cieszę się, żeśmy doczekali tej chwili, że w trudnych czasach tak to wygląda. Chciałam panią dyrektor dopytać, bo wczoraj zapomniałam, czy nie zdążyłam, o specjalistykę pani dyrektor. Czy pani to ci specjaliści, którzy są zatrudnieni, czy pani uważa, że to jest wystarczająco? Czy ktoś został dotrudniony od tamtego roku, czy od początku tego roku? Jest to ważne dla ludności. Chciałam, żeby pani dyrektor przybliżyła nam tą kwestię. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za to pytanie. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby rozwijać ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Są dwa czynniki, które ograniczają to. Oczywiście brak lekarzy, to państwo wszyscy wiedzą, ale także bardzo zła kondycja samych budynków przychodni. Gdy się rozmawia z lekarzami teraz, a rozmawiamy dużo, no to oni chcą pracować nie tylko za jakieś tam konkretne pieniądze, bo te stawki są porównywalne, ale także odpowiada im ładne wnętrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Natomiast oczywiście poszukujemy lekarzy. Udało nam się ostatnio na przykład zatrudnić bardzo fajnego lekarza, pana doktora endokrynologa. Rozszerzyliśmy także zakres pracy innego endokrynologa, tak żeby ta dziura, która powstała po pani doktor, została w jakiś tam sposób skompensowana, chociaż nigdy człowiek nie zastąpi człowieka, jesteśmy wszyscy wyjątkowi. Jestem zawsze przeciwnikiem określenia, że nie ma osób niezastępowalnych. Każdy jest wyjątkowy i tak to wygląda. Rozmawiamy teraz z kardiologiem dodatkowo. Zatrudniliśmy kardiologa jeszcze, ale rozmawiamy dodatkowo z kardiologiem, który miałby przyjść do nas. Mamy nadzieję, że zechce przyjść. To jest też znowu młody człowiek. No, musimy po prostu też, musimy się liczyć z tym, że tak zwane kadry, które mają już swój wiek, odchodzą na emerytury. Rozmawiamy już teraz z młodszymi ludźmi. Zatrudniliśmy doskonałą panią psychiatrę, która pracuje, od lata pracowała w Szpitalu Babińskiego w Krakowie, ma świetne podejście do pacjenta, doskonałą wiedzę na temat nowoczesnej medycyny i psychiatrii, więc jesteśmy bardzo dumni z tego, że pani doktor zechciała do nas przyjść. Zatrudniliśmy, udało nam się namówić pana doktora Lostera, który już kiedyś tu pracował, a który pracuje w szpitalu Rydygiera jako zakaźnik, że też raz w tygodniu przyjeżdża. To jest co prawda mało, ale jednak jest to świetny klasy fachowiec, znany w całym Krakowie i Małopolsce. No i to jest krok po kroku, prawda? W przyszły piątek jestem umówiona z panią doktor z zakresu radiologii, specjalista radiolog, tutaj przede wszystkim w kontekście uruchamiania rezonansu i tutaj też te rozmowy prowadzimy
także z inną grupą lekarzy. Tak więc myślę, że jest coraz lepiej. No, udało nam się też namówić, ściągnąć do poradni ortopedycznej dwóch panów doktorów, przepraszam, jednego pana doktora, który w piątki przyjmuje w zakresie chirurgii ręki, ortopedii ręki. Rozpoczął teraz we wrześniu, więc dla nas to jest istotne, bo to jest specjalizacja. Tak to wygląda, jeżeli na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy także inne poradnie. Dziękujemy pięknie. Ale przyznaję się, że dopóki nie mamy kontraktu, to nie możemy jakby tutaj za bardzo zobowiązań czynić wobec lekarzy, no bo tu muszą się, ale jakby opowiedzieć o sobie, tak? Musielibyśmy mieć kontrakt, żeby móc odpowiednio zapłacić tym osobom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pani Maria, jeszcze dwa słówka. Proszę. Tak, przepraszam, bo nie zapytałam, a co pani dyrektor w sprawie pawilonu, w którym hula wiatr, jak pani wczoraj mówiła, okna nieszczelne, pawilon C, na jakim etapie pani jest z tą głęboką termomodernizacją? Czy pani coś wie na ten temat? To znaczy, jeżeli chodzi o hulanie wiatru, to ja coś wiem, bo u mnie w gabinecie mogę sobie palec włożyć w okno, bo jestem w tym poradni, prawda? Proszę Państwa, do tej pory nie mamy sygnałów z wojewódzkiego funduszu. Ja napisałam kolejne pismo do prezesa funduszu z prośbą o jakąś przynajmniej deklarację szacunkową. Wiemy natomiast, że fundusz oczekuje na środki finansowe z Polskiego Ładu i tutaj, jeżeli te pieniądze zostaną klepnięte, przepraszam za określenie, to wtedy fundusz będzie mógł podjąć jakby te projekty, które zostały trochę odłożone w czasie, ale tak to wygląda. Natomiast my już oczywiście tutaj zdajemy sobie sprawę, że ten projekt, który został złożony w 2019 roku, jest z punktu widzenia i kosztorysowego, i zakresu rzeczowego trochę nieadekwatny. No, Państwo wiedzą, co się dzieje w budownictwie, jesteście fachowcami 10 razy lepszymi ode mnie w tym zakresie i na pewno, jeżeli fundusz wróci do tych projektów, bo na pewno wróci, no to będziemy musieli wnioskować o w ogóle zmiany zakresów rzeczowych i kosztorysów. Natomiast powiem tak, znaczy musimy się przyzwyczaić, że będziemy musieli próbować sięgać do różnych źródeł finansowania. I pawilon C to nie tylko wojewódzki fundusz, bo wojewódzki fundusz, jeżeli się opowie, to na pewno będzie to kwestia tylko termomodernizacji. Natomiast pawilon C to konieczność modernizacji w środku tych oddziałów, które tam są, tych przestrzeni, które są. Chcielibyśmy w przyszłości, takie mamy plany, że jeżeli jak się uda skończyć nadbudowę i wyprowadzić oddział chorób wewnętrznych, to na tym miejscu byśmy zrobili zakład opiekuńczo-leczniczy i tutaj moglibyśmy startować w konkursie do tak zwanego funduszu medycznego, który został utworzony ustawa wyszła 27 października 2020, ale teraz dopiero Fundusz Medyczny będzie startował z konkursami na inwestycje w tym funduszu właśnie mają być też środki przeznaczone na tworzenie zakładów opiekuńczo-leczniczych, na wymianę łóżek szpitalnych, więc tutaj byśmy chcieli wykorzystać taką inżynierię trochę finansową z zewnątrz, wojewódzki fundusz, a w środku inne źródła finansowania. Złożyliśmy także, bo tutaj w planie inwestycyjnym była jeszcze jedna pozycja duża. Przepraszam, ja sobie jedna pozycja duża, to znaczy ramię C na blok operacyjny. Pamiętamy o tym, złożyliśmy aplikację do Funduszu Solidarności.
na doposażenie bloku operacyjnego i to nie tylko na ramię C, ale na inną narzędziówkę, stół operacyjny. Także mają to być środki dedykowane dla ofiar wypadków w sumie na ogólną kwotę ponad 1 000 000 zł, więc złożyliśmy tą aplikację. Powiedziano nam, że na pewno zostanie rozpatrzona, jeżeli nie, nawet nie w tym roku, to na pewno w przyszłym i tutaj mamy kontakt z funduszem. Mamy nadzieję, że uzyskamy jakieś środki. Dziękuję bardzo. Optymistycznym akcentem zakończyła pani dyrektor swoje wystąpienie. Dziękujemy pięknie. Proszę państwa, 5 minut przerwy.
Państwa, przystępujemy do rozpatrzenia projektów oraz podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach. Chciałam powiedzieć, że projekty uchwał omówione zostały na odpowiednich komisjach i komisje je przyjęły albo nie. To już jest w gestii komisji, zostawiamy. Proszę Państwa, punkt 10a. Przyjęcie rezolucji w sprawie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu wadowickiego. Wszyscy Państwo się zapoznali z tą rezolucją. To jest sprawa nie od dzisiaj. Myślę, że przeanalizowana już była kilkakrotnie, także i przez wystąpienie na naszych sesjach panów przedstawicieli właśnie ratownictwa, zespołu ratowniczego działającego przy naszym szpitalu, więc bardzo proszę Państwa, podejmujemy decyzję o Pan Jan, bardzo w tej sprawie, tak? Bardzo proszę. Ja w pierwszej kolejności pozwolę sobie do mikrofonu, bardzo proszę, odczytać pismo, które zostało mi przekazane do zaznajomienia tutaj szanownych Państwa, radnych Rady Powiatu Wadowickiego. Pismo skierowane od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematem działania systemu państwowego ratownictwa medycznego na terenie powiatu wadowickiego. Wobec braku oficjalnego zaproszenia na sesję Rady Powiatu Wadowickiego nie jesteśmy w stanie przedstawić podczas obrad swoich argumentów przemawiających za proponowanymi w rezolucji rozwiązaniami. Za chwilę będą Państwo głosować nad bardzo ważną z punktu widzenia mieszkańców, jak i pracowników wadowickiego pogotowia ratunkowego rezolucją mającą na celu działania w celu zwiększenia liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz utrzymania na poziomie 50% składów trzyosobowych w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego, a więc wpływającą bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z terenu powiatu. Zgodnie z artykułem 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym to wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia określonych parametrów czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W 2020 roku ZRM z powiatu wadowickiego wykonały 9105 zleceń wyjazdu. Maksymalny czas dojazdu przekroczony został w 1595 zleceniach wyjazdu, co stanowi 17,5% wszystkich interwencji. W pierwszym półroczu 2021 roku zespoły ratownictwa medycznego z powiatu wadowickiego wykonały 5083 zlecenia wyjazdu. Maksymalny czas dojazdu przekroczony został w 1614 zleceniach wyjazdu, co stanowi prawie 32% wszystkich interwencji, mimo iż przez okres 2 miesięcy funkcjonował dodatkowy 6. zespół stacjonujący w Wadowicach. Widzimy więc na podstawie tych danych pogłębiający się problem. W sierpniu na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawiło się obwieszczenie w sprawie określenia mapy potrzeb zdrowotnych. Według danych zawartych w tym dokumencie średnia liczba ZRM w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 4,07. Najwięcej zespołów ratownictwa medycznego w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców stacjonowało w województwie warmińsko-mazurskim, to jest 5,54, a najmniej w wielkopolskim 3,43. W powiecie wadowickim ten współczynnik wynosi 3,13. Druga część rezolucji dotycząca funkcjonowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w składzie trzyosobowym 50% dyżurów jest na chwilę obecną zbieżna z koncepcją funkcjonowania, jak i finansowania zespołów ratownictwa medycznego Ministerstwa Zdrowia. W dniu 8 września bieżącego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonała nowej wyceny udzielania świadczeń zdrowotnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. W dokumencie tym możemy przeczytać szacunki. Te zostały zwiększone o dodatkową część etatu przypadającą na
ratownika medycznego będącego w trakcie zdobywania niezbędnego doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pozwalających na pełnienie funkcji kierownika zespołu. W efekcie wprowadzonej korekty skład podstawowego zespołu szacuje się łącznie na 2,5 osoby. Oprócz szacowania składu zespołu równocześnie w takim samym stopniu, czyli 2,5 osoby jest finansowanie zespołów, czyli dokładnie odzwierciedla to, co wnosimy w rezolucji. Finansowanie w tym przypadku podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w 50% w składzie trzyosobowym będzie bezpośrednio z budżetu państwa, z części, której dysponentem są poszczególni wojewodowie. Stawka za dobo karetkę od 1 października wzrośnie z kwoty 3152 zł do kwoty 4187 zł. Gwarantem takiej wysokości finansowania zespołów ratownictwa medycznego od dnia 1 października jest podpisanie 21 września bieżącego roku trójstronne porozumienie pomiędzy przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, SPZOS oraz Ministerstwa Zdrowia reprezentowanego przez pana ministra Waldemara Kraskę. Mając powyższe na uwadze, prosimy państwa o poparcie w głosowaniu rezolucji mającej na celu starania o dodatkową karetkę oraz zapewniającą utrzymanie trzyosobowej obsady w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego w 50% dyżurów, gdyż tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić obsadę dla dodatkowej karetki. Z poważaniem podpisany jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przez zastępcę przewodniczącego pracownika wadowickiego pogotowia Tadeusza Dubiela. Dubla. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj na jakby kilka słów w ogóle komentarza. Nasze w ogóle wnioski związane z sytuacją ratowników składane już kilka miesięcy temu w jaki sposób odnalazły odzwierciedlenie w tym, co się powiedzmy zdarzyło w ogóle we wrześniu. Ratownicy w wyniku protestów na szeroką skalę z banerami kiedyś byliśmy bohaterami, teraz jesteśmy frajerami, uzyskali przynajmniej w sensie wynagrodzenia swoje w ogóle tutaj korzyści. Ja sądzę, że ten element, który był tutaj przez nas w ogóle podnoszony, związany z wynagrodzeniem, w jakiś sposób został rozwiązany. Porozumienie zawarto 21 września. Ono tam precyzuje niektóre rzeczy. Do końca w ogóle nie wiemy, jak do tego wszystkiego, mam na myśli wycenę w ogóle świadczeń, podejdzie ministerstwo, chociaż powiedzmy ten materiał, który został zawarty w wycenie w ogóle świadczeń, jest takim materiałem w ogóle kompleksowym i jakby odzwierciedlającym potrzeby ratowników w ogóle w tym zakresie. Także w naszej w ogóle rezolucji mamy dwa elementy. Jeden to jest związany z karetką, którą chcemy, żeby tutaj świadczyła ona usługi ratownictwa medycznego na terenie w ogóle powiatu. I druga chodzi o zwiększenie tutaj powiedzmy do 2,5 osób na obsadę. Tu pani dyrektor występowała w ogóle do wojewody małopolskiego z wnioskiem o przyznanie w ogóle tej karetki. Ja zapoznałem się osobiście powiedzmy i z tym pismem i z odpowiedzią pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Te argumenty, które tam były podnoszone, są one często w ogóle trafne. I z tym, że tak samo pismo pani dyrektor, ono jest jakby przygotowaniem takim merytorycznym. Czego mi tutaj generalnie w ogóle brakowało w ogóle w tym elemencie, albo ja nie mam w ogóle takiej w ogóle wiedzy, to mianowicie to, że takie działanie też powinno iść ze strony starosty i zarządu, czyli kwestia tutaj takiego dyplomatycznego w ogóle działania, jakby po linii tutaj w ogóle politycznej. W tej chwili moim zdaniem jest wspaniała w ogóle okazja ku temu, żeby doprowadzić do takiego spotkania z wojewodą,
okazją, chociaż będzie powiedzmy otwarcie tutaj nowego w ogóle pawilonu, a wiem, że na tych różnych w ogóle szczeblach lubią akurat uczestniczyć w takich uroczystościach powiedzmy promocyjnych, sprzecinanie w ogóle szarfy i to jest idealny moment, aby powiedzmy tą karetkę dla wadowic w ogóle załatwić. Dla pani dyrektor, ja osobiście wierzę w to, że taka karetka wadowicom zostanie przyznana. Pani dyrektor będzie miała tutaj ten cały dylemat w ogóle związany z obsadą doświadczonych ratowników, bo faktycznie, żeby być dobrym ratownikiem, trzeba zbierać te doświadczenia. I być może w ogóle ta propozycja 2,5 etatu na obsadę, to miałaby w ogóle też służyć jakby zdobywaniu wiedzy, dokształcaniu w ogóle przez tych wszystkich ratowników. Zapoznając się z tymi materiałami, ja tak akurat mam pytanie też w ogóle do pani w ogóle dyrektor, czy w związku z tymi zapisami porozumienia z 21 w ogóle września mówiącymi o zabezpieczeniu 30% środków na dodatki wyjazdowe, czy pani akurat dyrektor posiada w ogóle powiedzmy w budżecie w ogóle te środki, bo w porozumieniu tak to jest generalnie sformułowane. Te 30% dotyczy umów dotyczących pracowników na umowę o pracę, a oprócz tego tam jest jeszcze mowa o zwiększeniu stawki godzinowej do 40 w ogóle złotych dla ratownika w przypadku umów cywilno w ogóle prawnych. Ja nie mam w ogóle wiedzy, jak powiedzmy przekładają się stosunki pracy tych ratowników medycznych z naszego terenu. Czy to są umowy o pracę, czy to są umowy cywilnoprawne. Jak to w ogóle tu jest dużo jakby takich w ogóle pytań. Oczywiście no wszyscy, nawet my jako wnioskodawcy tej rezolucji jesteśmy za tym, aby ta karetka do wadowic w ogóle trafiła i powiedzmy, jesteśmy w ogóle jakby w trudnej sytuacji, powiedzmy, bo składaliśmy wniosek o dwa w ogóle tematy, a powiedzmy upieranie się przy swoim, żeby i drugi punkt w ogóle załatwić, w ogóle może przy ewentualnym odrzuceniu w ogóle naszej rezolucji, no to powiedzmy może nam wystawiać wnioskodawcom w ogóle pisma, w ogóle złe w ogóle świadectwo, że nie zależy nam na karetce. Wszystkim nam na tym w ogóle zależy. W ogóle, no. Także ja dziękuję na te tematy. Można mówić dużo. Panie, tutaj na pewno ten ranking gmin, o którym się mówi, jeśli chodzi o czas wyjazdu i tak dalej, jest bardzo istotny, bo powoływanie się w piśmie w ogóle na to, że Wadowice są na 140 w ogóle miejscu, nie musi dotyczyć Stryszowa, Landskorony, czy w ogóle innych w ogóle gmin, gdzie ten czas dojazdu powiedzmy jest znacznie dłuższy. Panie, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że kończąc tę dyskusję, znaczy jednostronną na razie, wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo trudna, ale wydaje mi się, że my jako radni nie jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o to właśnie przeliczniki i tak dalej, i tak dalej, ale ufamy pani dyrektor, która słyszycie państwo sami, jak stara się o to, aby te usługi medyczne dla całego powiatu były teraz coraz bardziej szczegółowe, to znaczy coraz lepsze, że tak powiem, na wysokim poziomie i zostawmy jej też trochę możliwości do analizowania swojej sytuacji w swoim zakładzie, bo to jest część tego zakładu, to właśnie ratownictwo, które się w pewnym sensie wpisuje do całości, do tej mapy całej zdrowotnej Wadowic. Panie Tadeuszu, króciutko bardzo proszę, bo mamy... Wiecie panowie, ja chciałam tylko nadmienić, mamy drugą rezolucję, która też została jakby kontaktybilna jest z waszą po części, ale realnie podchodzi do sprawy tą, którą można by było ewentualnie, o którą można by było się starać, jest bardziej realistycznie nastawiona do sytuacji, jaka jest aktualnie po rozmowach pewnych, bo nie przeczę, że i pani dyrektor, i pan starosta rozmawiali z wojewodą na ten temat, bo to jest sprawa na pewno nas wszystkich dotycząca i naszych mieszkańców. Panie Tadeuszu, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Pani Dyrektor. Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego jest współautorem tej rezolucji. U nas nie będzie dyscypliny na temat głosowania, ponieważ prawie pół roku temu rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat. Od tego czasu już wiemy, że są wystąpienia starosty o dodatkową karetkę. Natomiast no, ta druga część, chociażby tutaj wypowiedzi mojego przedmówcy, troszeczkę jest, no, nie jest taka sama jak wszystkie media, które słuchamy. Nie ma porozumienia ogólnopolskiego. Jest porozumienie jednego ze związków zawodowych, więc my nie wiemy, co się może stać za chwileczkę, więc pani dyrektor, w moim odczuciu, nie ma nawet żadnej gwarancji na takie pieniądze, które piszą związki zawodowe, dlatego też w taki, a nie inny sposób Klub Radnych PSL-u będzie tutaj głosował. Nasza wiedza dzisiaj jest inna niż była pół roku, ale jest niewystarczająca, żeby dzisiaj, nie mając pewności, że jakiekolwiek środki dodatkowe na ten kierunek działania będą, a dopiero co słuchaliśmy wypowiedzi pani dyrektor na temat sytuacji finansowej, byłoby z naszej strony nieodpowiedzialne, gdybyśmy dziś zagłosowali za przyjęciem własnej rezolucji. Ja się tego nie wstydzę powiedzieć, tak, w całości. Natomiast dziękujemy za podjęte działania i obiecujemy, że będziemy jako radni Polskiego Stronnictwa Ludowego wspierać cały czas. Jak będzie trzeba, będziemy składali następne wnioski. Jeżeli tylko pojawi się w przestrzeni, nazwijmy to tej publicznej, finansowej z resortu finansów, jakiekolwiek możliwości, że możemy poczynić starania, wiedząc już w tym roku, że takie starania, że umie to robić obecna pani dyrektor i czyni to, to chcę podziękować z tego miejsca za te starania, ale wycofywanie się z wniosków, które stają się w pewnym momencie nierealne, nie jest wcale jakimś tam uchybieniem czy utratą wiarygodności. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Zresztą państwo wszyscy słyszymy i widzimy na co dzień, że Białe Miasteczko istnieje jeszcze. Nie można, jeszcze rząd nie ustalił, prawda, tych nie odniósł się do postulatów wszystkich. Także, proszę państwa, zawsze jeżeli się występuje z 20 postulatami, gdziekolwiek się o coś tam domaga, jakakolwiek grupa, to wiadomo, że od razu w ciemno te 20 postulatów nie zostaje przyjęte. Nad każdym trzeba się pochylić. Dlatego bardzo dziękuję panu Tadeuszowi za to, że właśnie wierzy także jak ja osobiście i myślę, że nie tylko ja, pani dyrektor, że w imię dobra naszych obywateli, mieszkańców powiatu, będzie się starała, będę trzymała rękę na pulsie, jeżeli kiedykolwiek tylko będzie możliwość, to na pewno podejmie działania i my o tym na pewno się dowiemy. Wobec tego, proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad rezolucją przedstawioną w sprawie funkcjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wadowickiego. Bardzo proszę, kto z państwa jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Głosujemy. Już wszyscy, tak? Jedna osoba, nie? Kto ma problem? Pan Michał, proszę bardzo podejść. Kurde, no.
Już? Jest, bo ja znowu nie mam wyników takich całościowych zaraz. Aha. Proszę Państwa, więc wyniki głosowania. Za przyjęciem rezolucji było 6 radnych, przeciw 18, wstrzymało się 3 z Państwa i pozostały brak głosu 0 i nieobecnych 0. Dziękuję pięknie. Wobec tego rezolucja została przez Radę, nie została przyjęta, czyli odrzucona. Mamy, proszę Państwa, teraz 10 podpunkt B. Przyjęcie rezolucji dotyczącej poparcia starań dyrekcji ZOZ-u w Wadowicach o utworzenie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego na terenie powiatu wadowickiego. Bez zwłoki przystępujemy do głosowania nad tąże rezolucją. Kto z Państwa jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, głosujemy. Zagłosowało 26, nikt się nie wstrzymał, 1 brak. Nie, przeciw 0, przepraszam, wstrzymujących się 1, brak głosu 0, nieobecnych 0. Czyli rezolucja przedstawiona przez zarząd została przez Państwa przyjęta. Dziękuję pięknie. Przechodzimy do... Proszę, pani dyrektor, proszę bardzo. Tylko jedno zdanie. Ja ogromnie Państwu dziękuję za zrozumienie. Ja ogromnie dziękuję i tym, którzy, z którymi tak długo rozmawiałam, bo przecież przez pół roku dyskutowaliśmy wszelkie aspekty tej sytuacji. Ja bardzo dziękuję za otwartość umysłów. Ja wiem, że Państwo wszyscy troszczą się o powiat, o ochronę zdrowia, o najlepszą jakość udzielanych świadczeń. Bardzo dziękuję za naprawdę nie patrzenie się tylko na finanse, patrzenie się na całokształt funkcjonowania instytucji i za takie głębokie, bardzo głęboką analizę. Za to, że Państwo nie podchodzili do tego tylko za, przeciw, ale po prostu rozumieli, jak ważne w tym całym systemie są i finanse, i jakość, i sposób zarządzania instytucją. Ogromnie, ogromnie Państwu dziękuję za takie podejście do sprawy. Dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor. Myślę, że na pewno będziemy współpracować. To możemy obiecać i rozmawiać, bo rozmowy dużo znaczą. Dziękuję pięknie. Przechodzimy do podpunktu C. Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej działającej w zespole zakładów, przy zespole zakładów opieki zdrowotnej w Wadowicach. Rada Społeczna miała swój regulamin i zostały wprowadzone do tego regulaminu pewne poprawki, które mają usprawnić pracę. W związku z tym, że sytuacja covidowa jest nadal, proszę Państwa, niejasna, więc wprowadzone poprawki dają możliwość przewodniczącej Rady kontaktowania się z jej członkami za pomocą tabletu zdalnie i także przeprowadzanie różnego rodzaju głosowań, bardzo ważnych, bo to czasem właśnie ta Rada Społeczna podejmuje decyzje na pierwszym, że tak powiem, poziomie, jakieś decyzje dotyczące właśnie zakładów opieki zdrowotnej w Wadowicach, a także jest ciałem doradczym, a więc możemy na tych naszych spotkaniach pewne sytuacje wyjaśniać, naświetlać, a także prosić, zwracać się z prośbą do Pani Dyrektor o uwzględnienie naszych jakichś uwag w pracy. Więc także widzicie Państwo, ten regulamin pod tym kątem został nieco usprawniony i zmieniony. Wobec tego prośba, abyście Państwo zadecydowali, czy te zmiany mogą być wprowadzane. Proszę Państwa, głosujemy punkt 10 pod punkt C. Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej.
Proszę, głosujemy. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję pięknie. Pani Czesia już zamknęła swoje biuro. Czy jeszcze? Głosujemy za zmianami wprowadzonymi w regulaminie Rady Społecznej, panie Mirosławie. Dziękuję pięknie. Pana Tadeusza nie ma. Nie szkodzi, poczekamy. Za było 24, przeciw 0, 1 się wstrzymał, brak głosu 1. Dziękuję pięknie. I poczynione zmiany zostały przez Radę przyjęte. I Rada zatwierdziła nowy regulamin Rady Społecznej. Podpunkt 10d. Wyrażanie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu garażu numer 1 w Radoczy przy ulicy Klonowej. Zaznajomiliście się Państwo z tym projektem uchwały i głosujemy. Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan Stanisław jeszcze jest. Dziękuję. 26 za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, czyli ta umowa zostaje jakby przedłużona. Podpunkt E. Zmiany w budżecie powiatu wadowickiego na 2021, czyli bieżące zmiany, które pani skarbnik, jak państwo już się przyzwyczaili, zapewne na comiesięcznych sesjach nam tutaj daje do zatwierdzenia. Zmiany są konieczne, wynikające z sytuacji finansowej powiatu, a więc także i z umów, i z wszystkiego rodzaju tutaj faktur, które wpływają. I oczywiście, że budżet takiego i takiej instytucji, jaką jest powiat, nie może być sztywny i regularnie tutaj tylko podsuwany nam do akceptacji, więc musimy się liczyć z tym, że cały czas coś się w tym budżecie zmienia. Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem zmian w budżecie powiatu? Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 26, czyli zmiany poczynione zostały przez Państwa przyjęte. I podpunkt F. Jeżeli wprowadza Pani skarbnik zmiany w budżecie, to także i zmienia się wieloletnia prognoza finansowania. Też o tym bardzo dobrze już wiemy i głosujemy, proszę Państwa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 26, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał, czyli wszystkie zmiany w prognozie finansowej zostały przez Państwa przyjęte. Kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Myślę, że pan starosta, tak jak normalnie, będą odpowiedzi na piśmie. Ja tylko może odniosę się do jednej z punktów interpelacji pana Jacka Jończyka w wiadomej sprawie, bo one właściwie te pytania dotyczyły jednej sprawy, że wystosowałam pismo do mężów pań poszkodowanych w tym wydarzeniu, które się no niestety przytrafiło nam wszystkim i zostali oni zaproszeni na sesję, bo usilnie proszą tylko o wystąpienie na sesji, nie chcą się spotkać indywidualnie ze mną. I na dzień 21 października,
czyli państwo wiecie, kiedy będzie przyszła sesja. Ja chciałam jeszcze w sprawach bieżących. No to proszę bardzo, oświadczenia. Jeśli mnie poprawia pan wice. Czy ktoś z państwa ma jakieś oświadczenie? Nie ma, to ja mam właśnie. Sprawy bieżące, proszę państwa. Chciałam powiedzieć państwu, że wystosujemy pismo oficjalne w imieniu państwa, w imieniu własnym, także do pani dyrektor Jolanty Satławy, a także do pani kierownik warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Stawicznego nr 1 w Wadowicach za bardzo piękne wizualnie, ale także i smakowo przygotowany poczęstunek, którym mogliśmy się podzielić z wyróżnionymi przez nas pięcioma obywatelami powiatu wadowickiego, których gościliśmy na poprzedniej sesji. I myślę, że naprawdę uczniowie tejże szkoły wykazali się kunsztem na najwyższym poziomie. Myślę, że państwu smakowało i takie podziękowanie w imieniu państwa, w imieniu własnym wyślemy oficjalnie do pani dyrektor, a także i pani Anny Knapik za współpracę z powiatem. Tak, pan Jacek jeszcze prosi, bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, ja krótko może. Zajmowałem się kilkanaście tygodni temu również sprawą i zadawałem pytania, tutaj interpelacje w sprawie przychodni stomatologicznej na ulicy Wojtyłów. Oczywiście otrzymałem informacje na moje zapytania. Temat, tak prawdę powiedziawszy, tej przychodni jest zamknięty, bo otrzymałem informacje od pani wicestarosty, że będzie tam prawdopodobnie będzie tam ośrodek interwencji kryzysowej. Jest już przeznaczenie. Ja tylko powiem jedną rzecz. Wielki żal i szkoda, że po ponad 20 latach funkcjonowania tej przychodni, po kilkunastu tysiącach, czy kilkudziesięciu nawet tysiącach pacjentów, które ona obsługiwała w tym czasie, ta przychodnia zniknie z dniem 31 grudnia z tego miejsca, które było rozpoznawalne przez starszych, ale i młodszych mieszkańców Wadowic. Oczywiście otrzymałem takie pismo od właścicieli prowadzących tę przychodnię, gdzie tak prawdę powiedziawszy każdy obywatel w ramach kontraktu NFZ mógł skorzystać z różnych usług. Ja o tym mówiłem w swoim wystąpieniu przy okazji interpelacji. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że jest wielkie rozgoryczenie wśród tych ludzi. Mam taką nadzieję, że to przejdzie, że emocje opadną i że oni nadal będą świadczyć te usługi, być może w innym miejscu, ale też i pojawił się tutaj taki wątek, że pani doktor Jastrzębska, która zakupiła działkę i chciała budować obiekt, wiedząc o tej całej sytuacji, półtora roku prawie czekała na pozwolenie na budowę w naszym starostwie powiatowym. No jest to złożyła dokładnie dokumenty 22 listopada 2017, a 5 lutego 2019 otrzymała zgodę. Więc to, proszę państwa, to się troszeczkę kłóci z tym, co ja otrzymywałem odpowiedzi, że jest wola, natomiast no, trwało to dosyć długo. Mam taką nadzieję jeszcze raz i tutaj publicznie proszę tych ludzi, żeby jednak nadal świadczyli usługi. Ja mam świadomość, że to jest prywatny podmiot, ale ile jest prywatnych podmiotów, które świadczy na NFZ? Zazwyczaj każdy robi tylko tak, szybki pieniądz, szybkie załatwienie sprawy, natomiast mało jest takich podmiotów i należy się szacunek i podziękowania dla tej przychodni, tym bardziej, że w tym roku, czy w przyszłym bodajże, będzie obchodziłaby 50-lecie swojego funkcjonowania na ulicy Wojtyłów. Niestety nie będzie jej to dane w tym miejscu świętować, ale bardzo ze swojej strony myślę, wszyscy powinniśmy być wdzięczni i podziękować za to, co robili dla mieszkańców, zwłaszcza dla tych, których nie stać było na wizytę u stomatologa i zapłacenie kilkuset złotych za tę wizytę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję pięknie.
Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejszą sesję możemy zakończyć. Dziękuję Państwu i zapraszam, jeżeli nic się nie zmienia, myślę, że nie, 21 października o godzinie zwyczajowo 10. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.